Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, Katarzys w Resecie Obywatelskim, jak co tydzień 19 w piątek. Startujemy dzisiaj trzy gościnie, które opowiedzą nam o najbardziej bieżących aspektach życia naszego bieżącego. Pierwsza prawniczka Eliza Rutynowska-For, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, z którą porozmawiamy oczywiście o kryzysie, ale przede wszystkim kryzysie uchodźczym, tak bym powiedział, w mikroskali, czyli jak 32 osoby pokazują stosunek Polski, ojczyzny Solidarności, ojczyzny Jana Pawła II, ojczyzny Lecha Wałęsy. W pewien sposób w latach 80. jednego ze społeczeństw, które wylansowało ideę Solidarności. Jak to dzisiaj wygląda w 2021 roku, obserwując to, co dzieje się na granicy? O tym porozmawiamy z Elizą Rutynowską, która przybliży nam przede wszystkim aspekty prawne, które w praktyce wyglądają bardzo źle. To znaczy mamy kolejną odsłonę sytuacji, w której władze naszego państwa interpretują prawo bardzo dowolnie, w oderwaniu od realiów, w oderwaniu od rzeczywistości i też w oderwaniu, myślę, od człowieczeństwa. I o tym będziemy rozmawiać z Elizą już za chwilę. Dalej Beata Grabarczyk, z którą porozmawiamy o nadchodzących jesiennych przełomach w polskiej polityce. A na koniec Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej, z którą porozmawiamy o pandemii, ale także o protestach lekarzy, które szykują się na jesień. O co chodzi lekarzom i na ile nie zmarnowaliśmy czasu, jaki spędzali Polacy bez maseczek, bez dystansu i bez jakichkolwiek oporów, by dalej się móc zakażać koronawirusem. Ale teraz już niewiele dalej zapowiadając, przechodzimy do pierwszej gościni. Naszą gościnią jest Eliza Rutynowska, prawniczka FOR. Dobry wieczór, pani Elizo. Zaraz mam nadzieję. Radku, bardzo przepraszam cię, potrzebujemy jeszcze chwilę na połączenie. Dobrze, przepraszam, to ja wam jeszcze przybliżę nasze ustalenia. Przypomnę wam, że Alina Czyżewska, nasza koleżanka z Resetu Obywatelskiego, wczoraj w swoim programie opowiadała o tym, jak wygląda sytuacja na granicy, jak wygląda komunikacja z przebywającymi tam ludźmi i mówiła także o tym, jak zachowują się funkcjonariusze Straży Granicznej. Straż Graniczna jest teraz nagle obiektem westchnień naszego rządu, który stawia ich jako wzór, a ja od siebie tylko powiem, że czekało kilkuset oficerów do przyjęcia do służby i jakoś wtedy, i to było mniej więcej rok temu, jakoś wtedy nikogo to nie interesowało, bo charakterystyczne dla tej władzy jest, drodzy Państwo, to, że działa od kryzysu do kryzysu, od pożaru do pożaru, często kolejne pożary sama zapruszając. Witam wszystkich i witam też naszą gościnię. Przepraszam, nie mogę się nie uśmiechnąć, ale mam nadzieję, że dzisiaj Eliza będzie bez przeszkód opowiadać wam o tym, jak widzi sytuację. Dobry wieczór, Eliza. Dobry wieczór, bardzo dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać tak z takimi małymi trzaskami. Mam nadzieję, że one znikną. Mam nadzieję. Człowiek wielkiej wiary, Radosław Gruca, chciałby zacząć od pani tekstu, droga Elizo. Od tekstu, który napisałaś, żeby uporządkować pewne sprawy i żeby przeciwstawić się takiej tendencji do tłumaczenia postawy naszego rządu bezdusznymi przepisami. W swoim tekście przytoczyłaś kilka aktów prawnych, które regulują, które mają zastosowanie w obecnej sytuacji,
a które nie są stosowane w obecnej sytuacji. No i chciałbym, żebyś nam o tym opowiedziała, żebyśmy mieli taki podkład prawny, bo mamy tak naprawdę kolejną rozmowę o tym, jak obecna władza i obecny rząd podchodzi do prawa poprzez propagandowe jego naginanie albo wypaczanie. Elizo. Mam nadzieję, że... Tak, przede wszystkim chcę podkreślić, że rozporządzeniem, proszę Państwa, nie możemy oczywiście uchylać ani ustaw, ani konstytucji, ani konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, co też spróbował zrobić pan Wąsik, starając się na kolanie napisać znowu zezwolenie, przyzwolenie pseudoprawne do tego, aby te osoby, które znalazłyby się na naszym terytorium, odsyłać z powrotem. To rozporządzenie, które zostało wydane, atakuje dwie podstawowe zasady odnoszące się do ochrony osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową. To jest zakres pushbacków, czyli takich działań skoordynowanych, które polegają na tym, aby zniechęcać lub właśnie wyrzucać osoby, które chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową w państwie, które może jej go udzielić. I tutaj mamy taki wyrok przeciwko Bułgarii, został wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie Bułgarzy bez rozpatrzenia rzetelnego indywidualnego backgroundu, tła osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową właśnie w Bułgarii, dziennikarza pochodzącego z Turcji, zdecydowali się go odesłać z powrotem do Turcji. No ale cóż z tego, że pan uzyskał 15 tysięcy euro odszkodowania, jak również uzyskał wyrok skazujący go na więzienie w Turcji, do której został odesłany. Druga zasada, która została złamana przez to nasze rozporządzenie, to zakaz właśnie non-refoulement, czyli zasada non-refoulement, czyli właśnie nie odsyłania na terytorium, gdzie takim osobom grozi niebezpieczeństwo. Bardzo ciekawi mnie taka dychotomia, można powiedzieć, i rozdwojenie jaźni, jeżeli chodzi o ocenę Białorusi. Z jednej strony my sami przyjmujemy uchodźców z Białorusi, my sami mówimy tutaj o strasznym reżimie Łukaszenki, który nie respektuje żadnych zasad międzynarodowych, żadnego prawa międzynarodowego. Przypominam, że Białoruś nie jest na przykład stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka chociażby. Natomiast w tym przypadku okazuje się, że Białoruś jest bezpiecznym państwem, które może tym osobom akurat na pewno zapewnić bezpieczne miejsce, pomimo tego, że sami widzieliśmy zdjęcia, na których widzimy białoruskich pograniczników z bronią palną, gdzie odgradzają wręcz tym osobom drogę powrotną. Więc mnie nie interesuje z punktu widzenia prawniczki zajmującej się prawami człowieka to, czy tutaj mamy jakiś element wojny hybrydowej, o którym teraz ostatnio czytałam. Pewnie część z Państwa również widziała taki tekst dotyczący operacji Śluza. Mnie to nie interesuje, bo my mamy procedury w naszym państwie, my się różnimy od reżimu Łukaszenki właśnie tym, że takie procedury u nas obowiązują. Przyznanie statusu uchodźcy to jest bardzo długotrwały proces, to jest proces weryfikacyjny, to nie jest automatyczne nadanie takiego statusu na granicy. Pogranicznik natomiast ma obowiązek taki wniosek przyjąć i przekazać go do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. To szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców podejmuje taką decyzję, czy taki status należy nadać, czy nie. Proszę zauważyć, te osoby, które obecnie są na naszej granicy, one nie starają się przemknąć między nogami pograniczników. Wiemy dokładnie, kim te osoby są, znamy ich imiona, nazwiska. To są osoby, które otwarcie wołają o pomoc. Nie mówimy tutaj o nielegalnej imigracji. Ja bardzo wystrzegam przed myleniem pojęć, nielegalna imigracja versus poszukiwanie ochrony międzynarodowej. Często jest podawany taki wyrok też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał zasadność istnienia płotu, który wybudowała Hiszpania. I tam osoby niektóre starały się to sforsować, aby dostać się na teren Hiszpanii. I tam ale to nie była ta sama historia. Właśnie, to nie była ta sama historia. Znaczy ten to płot, nie była ta sama historia, dokładnie. I wykorzystywanie tego wyroku, mówienie, że a tutaj mogli wybudować płot, a nam nie pozwalają zasieków stawiać, to jest demagogia. To jest, proszę Państwa, wykorzystywanie takie cherry pickingowe wyroków, ale to jest niemożliwe do tego, żebyśmy tak stosowali prawo. Każda sprawa jest indywidualna.
tutaj mamy do czynienia ze zidentyfikowanymi osobami, z osobami, które teraz potrzebują pomocy. Brak reakcji ze strony państwa, które deklaruje się państwem demokratycznym, chroniącym prawa człowieka, chroniącym godność człowieka, a jednocześnie przetrzymujących 32 osoby na granicy bez dostępu do świeżej wody i które dalej muszą się wspomagać strumieniem płynącym obok. To jest już, proszę państwa, zakrawa w mojej ocenie o naruszenie artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. To są bardzo poważne zarzuty i niezwykle niepokojące jest również lekceważenie, z jakim polskie władze podchodzą do zabezpieczenia, które zostało nadane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Za chwilę o tym zabezpieczeniu, ja tylko chciałbym pokazać to w szerszej perspektywie, bo ten przykład, który podajesz, przykład muru hiszpańskiego, jest, mówisz o tym, demagogia, i chciałbym, żebyśmy na chwilę się nad tym zatrzymali, bo to tak naprawdę wpisuje się w dyskusję, którą, czy też no, w narrację, którą próbuje narzucić władza i próbuje też za pomocą propagandy wprowadzić świadomie, moim zdaniem, w błąd obywateli. Mieliśmy do czynienia z takim ping-pongiem między Komisją Europejską a władzami polskimi, między innymi jeśli chodzi o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, i bardzo często pojawiał się przykład ze strony szczególnie polityków Solidarnej Polski, że nie ma mowy tutaj o żadnych wpływach polityków na władzę sądowniczą, bo przecież tak samo w Niemczech wybierani są członkowie Trybunału Konstytucyjnego spośród polityków i tam nikt nie krzyczy. I to jest taki przykład na tworzenie Frankensteinów prawnych, poprzez jakby, o które oskarżam osobiście naszą obecną władzę, i uzasadnianie rzeczami, które ani nie są adekwatne, ani nie są pokazywane w szerszym kontekście, i jakby nie brakuje tego nawet w bieżącej polityce krajowej, bo przecież tak samo marszałek Elżbieta Witek, która dokonała znanej, kultowej już reasumpcji głosowania, twierdziła, że ma 5 opinii prawnych, które pozwalają jej dokonać tej reasumpcji. Potem okazało się, że nawet autorzy tych opinii prawnych mówili, że to jest grube nadużycie, ponieważ nie można stosować opinii prawnej bodajże z 2018 roku, no generalnie, czy nawet z poprzedniej kadencji też była jedna taka opinia, do tego, żeby uzasadniać reasumpcję w danym momencie. Czy dobrze to rozumiem, czy może to jest jakieś nadużycie z mojej strony? Nie, znaczy to do siebie mają wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że one są specyficzne w konkretnych sprawach, tak? Tam, gdzie mamy do czynienia z nielegalną imigracją, tam, gdzie państwa mają prawo do obrony własnych granic. Ja tutaj chcę to podkreślić, tak? Mamy kodeks graniczny Schengen, który określa również standardy ochrony granic unijnych, ale mamy tam artykuł 4, mamy artykuł 5, ustęp 8, który mówi o tym, że ta ochrona granic nie może być przeprowadzona z uszczerbkiem dla praw człowieka, dla konwencji właśnie genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy, gdzie są właśnie te zasady, o których mówiłam, między innymi zasada non-refoulement, czyli niezawracania osób. I to są standardy, które muszą być respektowane. Po raz kolejny powtórzę. Imigracja ze względów zarobkowych, nielegalna imigracja, przemyt ludzi również, to wszystko są różnego rodzaju sytuacje. Nie można stosować wyroku, który mówił o tym, stwierdzał, że państwo ma prawo do obrony własnych granic i stawiania konkretnych przejść granicznych i tutaj kontroli tego, i nie zrównywać tego z momentem, kiedy państwo zamyka się w ogóle na osoby, które starają się na terytorium tego państwa wejść otwarcie, powiem, podkreślam raz jeszcze, podając swoje dane osobowe, kontaktując się z prawnikami, pomimo faktu tego, że komunikacja między prawnikami, którzy stawili się na granicy, była znacznie utrudniona, była zagłuszana przez pograniczników. To są kompletnie różne sytuacje. I teraz zrównywanie tego, wykorzystywanie takie dosyć perfidne takich wyroków do tego, żeby demontować właśnie standardy demokratyczne, standardy ochrony praw człowieka,
To jest właśnie taki ten cherry picking, czyli wybieranie wisienek po prostu z ciasta, można powiedzieć, takie paraprawne zagrywki. I tutaj znowu zawsze wchodzi taki populizm, wykorzystywanie jeszcze tych przysługujących kompetencji. Tutaj na przykład w naszej sytuacji mamy wykorzystanie artykułu 11c i 11b ustawy o Straży Granicznej, czyli zastosowanie pododdziałów Wojska Polskiego, które zostało wysłane na granicę z Polską. Oczywiście. Wojsko może zostać tam wysłane, ale nawet ustawa mówi, że wtedy, kiedy Straż Graniczna sobie nie radzi. No proszę Państwa, czy nasza Straż Graniczna nie radzi sobie z 32 chorymi osobami, które znajdują się na naszej granicy? Czy tam naprawdę muszą stać wojskowi? Czy oni naprawdę muszą stanowić tło dla politycznych wystąpień naszego ministra? To są pytania, które należy zadawać, ponieważ to buduje strach. To buduje politykę strachu i nie ma nic potężniejszego niestety, jak pokazał nam również rok 2015, niż właśnie korzystanie z tego, że ludzie się boją. I jeżeli ja mogłabym mieć jeden apel dla polskiego społeczeństwa, to żeby się nie bali, żeby bali się raczej rządu, który wykorzystuje w ten sposób perfidnie swoje przysługujące mu kompetencje i dokonuje takiego cherry pickingu, jednocześnie lekceważąc chociażby to zabezpieczenie z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zresztą moim zdaniem też jest bardzo zachowawcze i uważa, że stać nas na łamanie prawa. To jest niebezpieczeństwo. Nie te 32 osoby, które otwarcie starają się uzyskać ochronę międzynarodową. Tak, znaczy robienie z nich przestępców, którzy próbują się przemknąć przez granicę, jest grubym nadużyciem i należy to konsekwentnie prostować. Chciałem, żebyś jeszcze, Elizo, powiedziała nam, jak do obecnej sytuacji ma zastosowanie znanej, przynajmniej kojarzonej przez większość obywateli konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku, bo też ją wskazujesz szczególnie, wskazując na artykuł 31, czyli obowiązek tego, żeby państwo nie nakładało kar za nielegalny wjazd lub pobyt uchodźców przebywających bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu i wolności zagrażało niebezpieczeństwo. I tutaj wracam do tego, o czym mówiłaś, jak my też traktujemy Białoruś, z której przyjmujemy masę uchodźców. Są prześladowania, standardy państwa prawa tam nie istnieją, więc chociażby to stoi w sprzeczności z konwencją. Co mogłabyś nam jeszcze powiedzieć o konwencji, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację? No przede wszystkim to jest to, jak ta konwencja się wpisuje również w obecne, bardziej współczesne, można powiedzieć, standardy międzynarodowego prawa, ponieważ, tak jak wspomniałeś, ona jest z 1951 roku, jest dosyć, że tak powiem, dawna. Natomiast do tej konwencji odwołuje się na przykład dyrektywa tak zwana proceduralna. To jest dyrektywa, która obowiązuje państwa członkowskie w zakresie wspólnej procedury, takiego ustandaryzowania z procedury właśnie uchodźczej, udzielania ochrony międzynarodowej. I tam w tej dyrektywie, która właśnie odsyła się do statusu między innymi uchodźcy właśnie rozumianego w kontekście konwencji genewskiej, czyli osoby, która jest prześladowana ze względu na przykład na przynależność, również ze względu na poglądy polityczne, przynależność do konkretnej grupy społecznej. I teraz bardzo ważna uwaga. Ochrona, która właśnie jest udzielana w ramach ochrony międzynarodowej, jest zawsze podkreślana, nieważne w jakim standardzie prawnym, że nie jest udzielana osobom na przykład, które są winne zbrodniom na ludzkości, tak? Czyli to są standardy, które nie chronią zbrodniarzy. To też trzeba podkreślić. Jeżeli ktoś dopuszczał się takich czynów i to zostanie uznalezione i udowodnione, to taka osoba nie korzysta z tych dobrodziejstw, które zakładają konwencja genewska, która zakłada na przykład właśnie ta dyrektywa proceduralna. I to jest, mam wrażenie, też się gdzieś zaginęło w tej całej debacie, tak, że to są standardy prawno-człowiecze, które mogą okazać się zbawienne dla osób, które prawa człowieka łamią. No nie jest tak. Wracając do dyrektywy proceduralnej, która jest tam bardziej współczesna, bo z 2013 roku, to ona na przykład określa standardy udzielania pomocy takim osobom. Takie osoby mają prawo do tłumacza, mają prawo do dostępu do organizacji, które zajmują się doradztwem w kontekście składania takich wniosków. Te osoby mają również prawo pozostawania na terytorium państwa, które rozpatruje ich wniosek do czasu jego rozpatrzenia. To są wszystko po prostu standardy, które gwarantują dostęp do rzetelnej procedury. To jest tak, jak my się bijemy o rzetelny proces sądowy, o niezależne sądy niezawisłych sędziów.
Takie same standardy muszą być w postępowaniu administracyjnym, o którym my tutaj mówimy akurat, bo to jest tego rodzaju postępowanie, jeżeli chodzi o nadawanie statusu uchodźcy. Więc to są po prostu standardy demokratycznego państwa prawa. Konwencja genewska to jest takie tło. My bardziej będziemy się odwoływać właśnie do dyrektywy unijnej czy do kodeksu granicznego Schengen. Będziemy się również odwoływać do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, który zakazuje między innymi zbiorowego wydalania osób, ale również właśnie ekspulsji osób na tereny, gdzie może im grozić niebezpieczeństwo. Mówimy tutaj właśnie o artykule 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli zakazie tego nieludzkiego traktowania. Tak? To wszystko się ze sobą zgrywa. I teraz wracając na grunt nasz tutaj krajowy, nasza ustawa o ochronie, o udzielaniu ochrony międzynarodowej nie pozostawia w gestii pograniczników decyzji o tym, czy oni przyjmują wniosek, czy nie przyjmują wniosku. Czy to jest fundamentalne prawo, tak? Tych ludzi, którzy nie ukrywają się, nie czołgają się pod płotem, nie robią przekopów, nie przelatują na dronach, tylko jakby jedynym ich oczekiwaniem jest dostęp do zasad, które są określone w prawie, czyli to złożenie wniosku, które, co ważne, co podkreślasz w swoim tekście, są rozpatrywane indywidualnie, czyli mogłoby się na przykład okazać, że z tych 32 osób tylko 30 dostałoby. Ale oczywiście, że tak, ale to jest dawanie szansy, tym osobom. To są też słowa pani prokurator Ewy Wrzosek, która to wrzuciła na Twittera, zresztą w dyskusji pod jednym z moich wpisów. Właśnie chodzi o to, żeby dać szansę. My nie jesteśmy Białorusią i warto, żebyśmy teraz to pokazali, bo teraz jest moment, żeby to pokazać. To jeszcze powiedzmy o tym, o tej decyzji zabezpieczającej, bo ona na Twitterze, gdyby śledzić tylko zacne grono osób, które no, na bieżąco zajmują się praworządnością szeroko rozumianą, no to on został przyjęty z dużym entuzjazmem, że jest od razu reakcja, a z drugiej strony no, propaganda rządowa w swoim dzienniku o 19.30 nazywa tę decyzję kuriozalną. Możesz nam przybliżyć, jaka jest w ogóle różnica między decyzją zabezpieczającą a wyrokiem i jak dokładnie zachowało się, jak dokładnie ta decyzja zabezpieczająca ma zastosowanie w tym przypadku tych osób? Tutaj nakłada się znowu wiele aspektów, które zaraz poruszę po kolei. Chciałam zacząć od tego, żebyśmy już nie mieli tutaj dyskusji. Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do tego, żeby taką decyzję uchylić w żaden sposób, więc może też i przez ten kanał tutaj dotrę do szanownego grona, które może mieć takie pomysły. A teraz już absolutnie poważnie. To jest taki środek, który jest dużo szybszy niż wyrok. Tak? To jest kwestia paru dni, to nie jest kwestia lat, jak w przypadku wydawania wyroków. To jest środek, który ma zabezpieczać prawa człowieka tu i teraz. On został, prawnicy, którzy go złożyli, liczyli na szerszy zakres, liczyli na to, żeby ta decyzja, to postanowienie obejmowało zobowiązanie Polski między dopuszczenia do rozwiązania, o której tutaj chciałam zapomnieć. Jeszcze raz, czy mogłabyś się powtórzyć, bo mieliśmy mały problem techniczny. Mamy mały problem techniczny znowu, nie wiem dlaczego, to jest naprawdę, Eliza jest najostrzejszą prawniczką i zupełnie się nie cenzuruje. Jeszcze raz, jakbyś mogła rozwinąć swoją myśl o tym, jaki był zakres wnioskujących i na ile orzeczenie, zabezpieczenie nie do końca odpowiada ich oczekiwaniom i wnioskom. Próbujemy. No jeżeli chodzi o oczekiwania, no to było tutaj kwestia tego, żeby było to dostęp do tej procedury, o której mówiliśmy, tak, żeby to było zabezpieczone. A to, co zostało zabezpieczone, no to w jakimś stopniu zobowiązanie Polski do przekazania mocy, czyli żeby te osoby nie siedziały w zimnie, w chłodzie, głodne i spragnione. I żeby to jest jakby podstawa tego środka. Natomiast no niestety
podkreślać aspekt chowawczy, kontroli granic i zabezpieczania. Kwestionuje przecież, tylko mówię tutaj o standardach dotyczących ochrony ludzkiej w tym momencie. Więc dlatego z tego punktu widzenia jest on niezwykle rozczarowujący. Natomiast no, warto wspomnieć o tym, że w poprzednich latach mieliśmy już do czynienia z tym, że tego rodzaju decyzje nie były wykonywane przez Polskę i w kontekście uchodźców czeczeńskich Polska wobec Polski zadała 34 tysiące zadośćuczynienia po złamaniu takiego zabezpieczenia MK przeciwko Polsce. Także Polska powinna wykonywać starcie. Droga Elizo, mamy niestety znowu teraz jakieś chochliki. Musimy niestety chyba, musimy, przepraszam, zresetować jeszcze raz połączenie, także jeszcze mamy dwa przynajmniej aspekty do omówienia, bo jak wiecie, wcześniej rozmawiam z moimi gośćmi i określam zakres naszej dyskusji, także spróbujemy jeszcze zresetować połączenie i poprosimy Krzysztofa o krótką przerwę muzyczną, żebyśmy mogli doprecyzować wszystkie niedoskonałości. Ja wiem, o czym Eliza mówi, dlatego bardzo mi zależy, żeby Państwo też wszyscy usłyszeli. Bardzo poproszę Krzysztofa o chwilę muzyki, żebyście dali szansę przewalczyć opór materii. Drodzy Państwo, wracamy. Mamy nadzieję, że przewalczymy opory materii. Na razie słyszymy malownicze Więc Eliza jest z nami i niech przemówi swoim perlistym głosem. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz.
Bardzo dobrze słychać. Tak, to Elizo droga, musimy to powiedzieć, bo nie jesteśmy bezkrytyczni. Powiedziałaś o tym rozczarowaniu zakresem decyzji zabezpieczającej, ale to nie jest też decyzja ostateczna, bo to nie jest żaden wyrok, prawda? Znaczy możemy jeszcze się spodziewać dalszych reakcji, aczkolwiek, o czym za chwilę, no chciałbym, żebyś się podzieliła swoją refleksją odnośnie tego twojego osobistego rozczarowania. Od 2 lat piszesz bardzo ostre teksty i stawiasz poważne zarzuty naszej władzy. Nie jesteś też bezkrytyczna w stosunku do tych decyzji, które zapadają choćby w Unii Europejskiej. Możesz się teraz podzielić z naszymi resetariantami i resetarianami swoją osobistą oceną. Niestety. Tak, rzeczywiście mam naczelne, ale niestety wydaje mi się, że obecnie bardzo zachowawcza i moim zdaniem błędna reakcja Unii Europejskiej w kontekście tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, wynika niestety, ale z przyczyn politycznych. Zbliżają się wybory w Niemczech. Mam do czynienia z takim strachem, znowu podkreślam, strachem przed powtórką wzrostu populistów do władzy, właśnie na gruncie tego, że będą mogli mówić, widzicie, znowu ci demokraci wpuszczają nam kolejnych imigrantów. Obawiam się, że dlatego Polska ma tak wolną rękę w tym, co robi, żeby właśnie zatrzymać jakiekolwiek ruchy, nawet takie, w których chodzi o udzielenie ochrony międzynarodowej. W mojej ocenie po prostu to jest załatwianie tej czarnej roboty rękami populistów i wykorzystywanie tak naprawdę kryzysu praworządnościowego w Polsce i nie tylko. I to jest niezwykle niepokojące, ponieważ mam wrażenie, że teraz stoimy przed taką decyzją. Jaka będzie Unia? Czy to będzie Unia dalej wartości, czy jednak będzie się kurczyła? A z momentem, jak zacznie się Unia kurczyć, no to myślę, że te zasieki nie będą tylko na granicach zewnętrznych, tylko zaczną się też pojawiać wewnątrz Unii. Metaforycznie i nie tylko. Więc to mieszanie też pojęć nielegalnej imigracji, właśnie wnioskowania o ochronę międzynarodową, które pojawiało się chociażby na konferencji prasowej w ostatni wtorek bodajże, niezwykle rozczarowujące i tak demobilizujące, bym powiedział. Zdecydowanie. Kończąc, Elizo, też zapowiadałaś, że ty i Fundacja Obywatelskiego Rozwoju będziecie brali udział w licznych towarzyszących stricte politycznym eventom, wydarzeniom na Campus Polska. Chciałbym cię spytać, skąd wasza decyzja i po co tam w ogóle jedziecie, bo automatycznie oczywiście nasza propagandowa telewizja prorządowa będzie stawiać zarzuty tobie i tobie podobnym prawnikom, bo nie jesteś jedyną prawniczką, która bierze udział w Campus Polska, że angażujecie się politycznie. Jakbyś odpowiedziała na takie zarzuty? Ja odpowiem bardzo prosto. Przyjmę zaproszenie do TVP Info, do programu na żywo. Z wielką chęcią. Krótko i na temat. Myślę, że wszyscy będę mają jasne. Będę mówiła dokładnie. Będę mówiła dokładnie to samo, co będę mówiła na kampusie. Będę mówiła o praworządności i o tym, co można przeczytać u mnie na Twitterze, co można przeczytać w moich tekstach. I ja mam jedną zasadę, że nigdy nie mówię niczego, czego nie powtórzyłabym ani przed sądem powszechnym, także jestem otwarta na rozmowę z każdym. I uważam, że każda możliwość do tego, aby porozmawiać przede wszystkim z moim pokoleniem, młodym pokoleniem, To jest okazja, którą należy brać. I ja widzę taką swoją rolę jako prawniczki również. Ja podzielam twoje podejście i wielokrotnie o tym mówiłem, że nie należy mówić tylko do wąskiego grona swojej bańki, tylko korzystać z możliwości zaproszenia jak najszerszego audytorium. I twoja nieco prowokacyjna deklaracja o TVP Info to jest
miód na moje serce. Dziękuję serdecznie. Naszą gościnią była Eliza, prawniczka Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. Dzięki, Elizo. Drodzy Państwo, co ja mogę powiedzieć? Powiem to, co napisałem właściwie już na naszym tak zwanym kulisowym forum. Ja się zobowiązuję, że ja Elizę, łącznie ze wszystkimi jej bliskimi osobami, którymi musi się zajmować, przywiozę osobiście do naszego miejsca, które organizujemy w Warszawie. Już kilka filmów i informacji staraliśmy się Wam pokazywać na naszych portalach społecznościowych. Wkrótce wielkie entrée naszego resetu, bo mocno się rozwijamy i no cóż, to wszystko Wasza zasługa i mam nadzieję, że będziecie mogli wkrótce ocenić, na ile Wasze wsparcie, a jest Was bardzo wielu i każda złotówka, którą przeznaczacie na reset, jest przez nas bardzo z każdej strony oglądana i dzięki pracy na Marcina i Kornela przede wszystkim, bo oni odpowiadają za taką techniczną realizację naszego rozwoju. Wkrótce, mam nadzieję, bardzo wkrótce, czyli już jesienią, zobaczycie dalszy rozwój resetu. Będę miał dla Was nawet w przyszłym tygodniu kolejne wiadomości i też chciałem Wam w związku z tym przy tej okazji przypomnieć, że my w pełni angażujemy się w naszą pracę i staramy się przekazywać Wam unikalne treści w polskim internecie, że dzięki temu, że jesteśmy wolni, a jesteśmy wolni dzięki temu, że zapewniacie nam wsparcie bieżące i jesteście w tym absolutnie fenomenalni. Możemy liczyć na bardzo wiele osób i dzięki temu, że jest Was tak wielu, to nawet najmniejsze wpłaty koniec końców pozwalają nam funkcjonować i się rozwijać. Będziemy też zwracali się do Was z kilkoma specjalnymi prośbami. Przede wszystkim zależy nam na poszerzeniu zasięgów, więc dlatego to nowe otwarcie myślę, że będzie dość spektakularne. Dość to tak tylko ostrożność z mojej strony, bo ja osobiście dużo sobie obiecuję. Zresztą będę też Was zapraszał do tego, żebyście wzięli udział w mojej urodzinowej zbiórce, bo niedługo zbliża się dla mnie wiek prawdziwie męski, już we wrześniu, także zorganizuję też zbiórkę na swoim portalu. Mam nadzieję, że się włączycie, mimo że wiadomo, jak jest po wakacjach. Także moi drodzy, bardzo Wam chciałem podziękować i przede wszystkim też chciałem podziękować dzisiaj akurat producentowi naszego programu, którym jest Michał Mazur. Bardzo przepraszam za niedopatrzenie, że nie zrobiłem tego na samym początku, ale naprawdę rozmawiam z Elizą często przez telefon, bo uważam, że jest wyjątkową prawniczką. Przede wszystkim z wielkim przekonaniem podchodzi do tego, czym się zajmuje, z wielkim przekonaniem podchodzi do swojej pracy i do swojej misji, którą widzicie, mam nadzieję, nie tylko w resecie, ale także w wielu jej tekstach publicystycznych. Potrafi być na kontrze i zawsze jest merytorycznie przygotowana, wszechstronnie wykształcona i ja nie wiem, jak udaje się wszystko wykonać w ciągu jednej doby, w ciągu 24 godzin. Także bardzo Was zachęcam do śledzenia Elizy i też do odsłuchania wczorajszego programu Aliny Czyżewskiej, która razem z towarzystwem zaangażowanych na granicę osób w kamperze relacjonowała, jak to wygląda z pierwszej ręki. Dzisiaj też z nią rozmawiałem i mam Wam do przekazania kilka takich na chłodno opowiedzianych mi jej wniosków z tego, co zobaczyła na miejscu. Alina jako reprezentantka Watchdog Polska złożyła też zapytania o informację publiczną, wnioski o informację publiczną i będziemy bardzo konsekwentnie domagać się od władz
polskich informacji na temat tego, jakie dokładnie działania były podejmowane i kiedy w stosunku do osób znajdujących się tam na granicy polskiej. Bo wygląda to jak kolejny odcinek przykrego, jak dla mnie, spektaklu, w którym rząd cynicznie wykorzystuje okazje, które w mniej lub bardziej przypadkowy sposób się nadarzają. I umówmy się, kryzys uchodźczy, który generalnie, realnie nam grozi, i wykorzystanie też wydarzeń w Afganistanie, utraty władzy przez przejęcia władzy przez talibów, może spowodować kolejną falę ludzi, którzy będą szukali bezpieczeństwa, mimo że przecież, jak sami mówią, i cieszy mnie, że media zwracają na to uwagę, to nie jest tak, że oni nie chcieliby zostać we własnym kraju, ale jeżeli dochodzą do władzy fundamentaliści religijni, to po prostu nie ma dla nich bezpieczeństwa takiego elementarnego, dla nich i dla ich rodzin. Znaczy, talibowie wielokrotnie pokazywali swoją brutalność i bezwzględność, przy czym też polecam rozmowę z kolei Marty Woźniak z Blanką Katarzyną Dżugaj, orientalistką, którą też zapraszamy do współpracy w Resecie Obywatelskim, która tłumaczyła też ten wątek hipokryzji, który nie jest niezauważalny dla ekspertów zajmujących się Afganistanem, bo pod płaszczykiem fundamentalizmu religijnego realizowane są bardzo prozaiczne interesy, które z wzniosłą wiarą w Allaha nie mają wiele wspólnego, i warto też jest o tym mówić i widzieć, że religia jest tutaj niestety orężem. I zwracam się tutaj do tych wszystkich, którzy często dywagują na naszym forum, dyskutują i mówią o samej religii. To nie jest tak, że tylko jedna religia może być wygodnym argumentem do podejmowania różnych działań w jej imię, w imię Allaha, w imię Boga, w imię różnych innych, że tak powiem, religii. Drodzy Państwo, zróbmy chwilę przerwy, a poświęćcie tę przerwę na zastanowienie się nad tym, na ile wejście do polityki Donalda Tuska, które zdecydowanie ogniskuje na sobie uwagę opinii publicznej, co widać nie tylko po sondażach i nadrabianiu straty do Prawa i Sprawiedliwości, ale widać to też w zachowaniu opozycyjnych ugrupowań, w poszukiwaniu jakichś aliansów, o których mówi się dużo w kulisach polskiej polityki, czyli to, co już mówiłem wcześniej, Szymon Hołownia i jego rozmowy ze środowiskiem PSL-u, także być może z grupą samorządowców, czy to może zwiastować to, co wielu działaczy partyjnych i też posłów, byłych ministrów, mówiło mniej lub bardziej głośno, czyli że receptą na zwycięstwo w wyborach z obecną władzą ugrupowań opozycyjnych byłoby pójście kilkoma blokami, czyli blokiem takim, powiedzmy, najbardziej centrowym, o którym myśli sobie Hołownia, i z drugiej strony lewicą. I tutaj też problem polega na tym, że trudno się zmieścić centrowym dwóm blokom, a takie aspiracje zgłaszają i politycy Platformy, którzy teraz z entuzjazmem podchodzą do Donalda Tuska, i ci, którzy bez entuzjazmu dla Platformy postanowili dołączyć do Szymona Hołowni. Jak wam się to podoba? Jak myślicie, jaka strategia dla opozycji byłaby najlepsza? Mówię o tym też dlatego, że chciałbym was zaprosić do dyskusji o tym, co realnie proponują nam ugrupowania opozycyjne. Być może poświęcimy temu jeden program, a być może włączymy to jako stałą nasz element dyskusji w Katarzis. Drodzy Państwo, poproszę teraz naszego drogiego realizatora Krzysztofa
o chwilę muzyki, czytam wasze komentarze. Szykujemy się do rozmowy z Beatą Grabarczyk, a was proszę o to, żebyście odpowiedzieli na to, o czym teraz mówiłem. Jak waszym zdaniem możemy skupić się nawet na błędach, chociaż jak wiecie, szukam pozytywnych rozwiązań, więc możemy się skupić na błędach, które chętnie tak nasze polskie społeczeństwo lubi wyliczać dużo częściej niż zasługi i pozytywne działania. Więc możemy zacząć od win, a potem z Beatą Grabarczyk, też często sceptyczną osobą, będziemy rozmawiać o tym, co już się udało opozycji osiągnąć, bo wrócę do tego, o czym wielokrotnie mówiłem, ta władza na pewno nie dotrwa do końca kadencji, będziemy mieli przyspieszone wybory, bo taka jest konieczność, tak po prostu się zakiwał Jarosław Kaczyński z kolegami ze Zjednoczonej Prawicy, nie da się rządzić do końca kadencji w układzie, kiedy przed każdym głosowaniem musisz przekupywać, zastraszać albo strategii jest bardzo wiele. Nie chcę na razie o tym mówić, ale myślę sobie, że jest kilka takich historii pozyskiwania głosów, które mogą zaważyć na przyszłości pewnych osób i ugrupowań. Ale nie będę gołosłowny, chcę wam tylko to zasygnalizować, a teraz poproszę drugiego realizatora o chwilę muzyki i czytam wasze komentarze, do których odniosę się w oczekiwaniu na Beatę Grabarczyk. The first step, on the unknown ground, I see so many traces, I think it's right direction, is there any city, use your power to heal me, to punish me.
Nie widać. Widać mnie. Mam nadzieję, że słychać również. Ustaliłem z naszym drogim realizatorem, że pokażemy wam dwa krótkie filmy, żebyście poczuli, jaka jest w ogóle sytuacja na granicy komunikacyjna. To, co prosiła Alina, żebym wam przekazał, Alina Czyżewska oczywiście, kto pyta, ten rządzi, audycja czwartkowa, godzina 21, przypominam. Alina zwracała uwagę na to, że nie ma, mimo wielkich zasobów, które są tam zgromadzone na granicy, czyli Straż Graniczna, policja się tam pojawiła, Straż Graniczna, która oczywiście ma dostęp do tojtojów i świeżej wody i jedzenia, nie zapewniła ani jednego tłumacza, który mógłby się komunikować z tymi ludźmi, którzy przecież, myślę, że większość z was widziała te dramatyczne słowa, które napisali na korze o tym, że umierają. Nie ma możliwości komunikowania się. Zaraz zobaczycie, jak wygląda ta komunikacja, bo to zrobiło duże wrażenie na Alinie. I też próby, które się pojawiały, tam zaburzenia tej bardzo trudnej formy komunikacji. Komunikacja się tam tak odbywa, że jest jedna tłumaczka, która jest wolontariuszką i próbuje przez megafon, zwraca się do tych ludzi. Jeden z nich ma donośny głos i odkrzykuje, ale nawet jego donośny głos czasami nie jest w stanie przebić się przez włączone wtedy silniki samochodów. Krzysztofie, czy jesteśmy gotowi? Jeśli tak, to napisz tak i wtedy pokażemy wam to, co zarejestrowała Alina. 3, 2, 1, 0, start. No, drodzy Państwo, widzicie, nawet komunikacja jest bardzo trudna. Chciałem wam też przypomnieć i powiedzieć o tym, co Alina próbuje ustalić, jeśli chodzi o działania polskich władz. Alina jest kobietą nie do zdarcia i złożyła wnioski o informację publiczną. Będziemy ją bardzo konsekwentnie wspierać w tym, żebyśmy dowiedzieli się, co realnie, jakie realnie decyzje podjęły polskie władze w związku z tym, co dzieje się na granicy. Dziękujemy też, uważam, że wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, że wielką pracę wykonuje tam Fundacja Ocalenie. I też chciałem wam zwrócić uwagę, bo jednak to dla mnie osobiście jest istotne, że tak się dzieje, że mimo wielkiego sceptycyzmu i zawodu, powiedzmy sobie szczerze, zawodu, znaczy ja jako katolik jeszcze to powiem, zawodu hierarchami kościelnymi, którzy w większości albo półgębkiem komentują to, co się dzieje, albo wręcz nie robią nic, to muszę wyróżnić tutaj prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, który bardzo twardo mówił na Jasnej Górze, co dzięki Bogu moim zdaniem podchwyciły media wolne jeszcze.
czyli między innymi TVN, który pokazywał wystąpienie arcybiskupa Polaka, który mówił o tym, że każdy człowiek ma niezbywalną godność. Każdy człowiek ma niezbywalną godność, a o tej godności nie ma mowy, jeżeli trzymamy ludzi bez wody bieżącej, bez jedzenia, bez jakiegokolwiek wsparcia. Ja będę się modlił o to, żeby nikt tam nie umarł, ale będę się o to modlił i mam nadzieję, że tak będzie, że tak się stanie. Dla mnie to, że, znaczy proszę was o to, żebyście nie wchodzili do rzeki, która nazywa się odpowiedzialność zbiorowa i nie oceniali wszystkich według sztancy. Ja wiem doskonale i to wam powtarzałem, że hierarchowie Kościoła katolickiego bardzo zawodzą, ale też dlatego symboliczny wyjazd księdza Lemańskiego i pastora Kościoła Tomasza Piątka, tak się pochwalił Tomek Piątek, że to właśnie jego pastor tam się pojawił na granicy. Weźcie to pod uwagę. Oczywiście to jest kropla. Nie boli mnie jakby ocena Akses Aropala, który właśnie pisze o tym, że moje modlitwy to zabobon. Wiecie co, nawet gdybym wam mówił o tym, że po prostu wysyłam im dobre życzenia i moje myśli są z tymi ludźmi, też uważam, że to byłoby równie ważne, bo przede wszystkim musimy mieć we własnych sercach solidarność i od siebie powinniśmy zaczynać. Za chwilkę już połączymy się z Beatą i będziemy z nią rozmawiać o tym, co się dzieje dzisiaj i co się będzie działo niedługo. Polecam wam też program sobotni Beaty, na który dzisiaj was zaprosi. Cieszę się, że nasze gościnie i nasi goście mogą się produkować nie tylko na Resecie Obywatelskim. Ostatnio świetny skład w audycji Beaty. Przypominam, Beata Grabarczyk reprezentuje Radio Nowy Świat. Bardzo lubimy i szanujemy, także wam też polecamy, tak jak to mówi opozycja, nie ma wroga na opozycji, to ja będę mówił, nie ma wroga wśród wolnych mediów i wolnych dziennikarzy, a taką jest właśnie Beata, ale ponieważ poprosiłem was o to, żebyście się wypowiedzieli, to zwróciłem uwagę na kilka waszych komentarzy. Odnośnie polityki. Andrzej Mroczkowski napisał: mam wrażenie, że dobre rozwiązania proponuje Paweł Kasprzak z Obywateli RP. Jeden, prawybory, podobnie jak na Węgrzech. Dwa, przyjęcie przez Senat uchwały, że ustawa anty-TVN nie istnieje i tak dalej. No to mówimy o bieżącej polityce, natomiast też Andrzej Twardowski mówi, że zwyciężyć może tylko dwublokowa koalicja. Problem jak zwykle z mało wiarygodną lewicą, bez rewolucyjnego ducha. No myślę, że tych problemów jest więcej, ale i nie tylko z samą lewicą, bo takie podobne problemy i zarzuty braku rewolucyjnego ducha można przypisać też innym ugrupowaniem. A z kolei Jozin z Tallinn X pisze, że ja tak może z niewielkim prawdopodobieństwem, ale obawiam się, że obecność PO w rządzie, choćby mocno uzależnionej koalicji, doprowadzi do większości kwalifikowanej PiS-u w wyborach następnych. No, ja bym nie wybiegał tak daleko w przyszłość, bo każdy dzień rządów tej władzy oddala nas od jakichkolwiek standardów demokratycznego państwa, a mimo całej krytyki, którą wielokrotnie też artykułowałem w wielu moich publikacjach, chciałem wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, przypomnieć, że tak swego czasu po moich tekstach Ewa Kopacz zdymisjonowała swój gabinet polityczny i nie miałem z tym oporów, bo uważam, że powinniśmy jedną miarę stosować do wszystkich i uważam, że każdy dziennikarz tej zasadzie powinien hołdować. I dlatego zapraszam też dziennikarzy, z którymi dzielę tego typu poglądy i jedną z nich jest właśnie moja droga gościni Beata Grabarczyk. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Beato, to zacznijmy od prywaty, zróbmy
raz dla odmiany prywatę i zaproś nas na swój jutrzejszy program, bo ja jestem jego wielkim fanem. To ja bardzo serdecznie zapraszam jutro o 12 w Radiu Nowy Świat, tak zwane deliberatorium. Będziemy zastanawiali się nad uchodźcami, ale nie tylko w tej kwestii tego zgromadzenia niedużego 32 osób, które są na granicy między Polską a Białorusią, ale nad szerszym problemem, bo na tych ludziach się nie skończy. To znaczy przed nami, przed całym światem jest bardzo duży problem migracji wywołanych katastrofą klimatyczną. I niestety nie da, znaczy niestety, stety właściwie, nie da się postawić murów na plażach Europy, na plażach Stanów Zjednoczonych, na plażach może w Kanadzie nie ma plaż, ale może są, nie wiem. Nie da się postawić wszędzie tych płotów i powiedzieć ludziom, którzy będą głodni, którzy nie będą mogli w żaden sposób obsiać swoich pól, którzy nie będą mieli dostępu do słodkiej wody, a wy nas nie interesujecie, u nas jest fajnie i nie mamy dla was miejsca. Problem polega na tym, że w tej chwili wszyscy politycy wkładają głowę w piasek, no i czekają, aż coś się stanie. No to mogą być bardzo zdziwieni, jak się właśnie stanie. Będę miała gości, od razu tutaj spojrzę, będę miała Jakuba Bierzyńskiego, który przyjął swego czasu rodzinę syryjską bodajże, u siebie w domu, po prostu ci ludzie mieszkali u niego, on ich przyjął, ich utrzymywał, karmił i nie miał z tym jakiegoś strasznego problemu. Będzie Witold Sokała, bardzo ciekawa postać, myślę, że warto go posłuchać. Witold Sokała już dzisiaj mi powiedział, że musimy jakoś odróżnić uchodźców, tych, którzy uciekają przed wojną, ze strachu, tych, którzy uciekają przed głodem, od tych, którzy uciekają z powodów ekonomicznych. I ja nie wiem, bo moim zdaniem ci ludzie się w ogóle niczym nie różnią. No, ci chcą mieć szczęśliwe życie i ci drudzy też chcą mieć szczęśliwe życie. Jedni z powodu niestety grozy, która im padła, inni z powodów finansowych. Dlaczego nie mamy się podzielić tym naszym dobrobytem? No i Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej, takim dziennikarskim okiem popatrzy na te wydarzenia, które wokół nas i te, które nadchodzą, bo niewątpliwie nadchodzą. Czyli jutro między 12 a 13, no dokładnie to będzie 12:07, bo oczywiście najpierw serwis informacyjny, potem jakiś wstęp muzyczny, a potem rozmowa. Rzetelna, precyzyjna i ostra jak zawsze, Beata, która się nie kłania żadnym owczym pędom. Szczęśliwie mam tak wiesz, wolność, że nie muszę się żadnym owczym pędom kłaniać. I to tylko jeden z wielu powodów, dla których ja cię uwielbiam, a to uwielbienie też podzielają niektórzy. Beata, ale krótko i na temat, zacznijmy od tego, skoro wracasz z pracy i bardzo dziękuję, że po długiej pracy do godziny 19, słuchajcie, Beata znajduje jeszcze siłę, żeby z nami porozmawiać. Chciałem cię spytać, jak ty odbierasz, po pierwsze, rozmawialiśmy o tym i będę też odkurzał naszą rozmowę przed powrotem Donalda Tuska. Mm-hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, co wtedy mówiłaś. Pamiętam. Ale, no właśnie, jak dzisiaj patrzysz na ten powrót, zanim odtajałaś chwileczkę, sekundeczkę i z nami się połączyłaś, wspominałem o tym, że już dzisiaj widać, że wpływ Donalda Tuska znowu ogniskuje wokół niego, powrót Donalda Tuska ogniskuje wokół niego uwagę. Jego wystąpienia są najczęściej pokazywane, no też kontestowane przez prorządowe media. Jego narracja najmocniej się przebija i najmocniej jest dyskutowana. Przełożyło się to na wzrost poparcia Platformy Obywatelskiej, ale też nie da się ukryć, że to są przede wszystkim wyborcy powracający od Szymona Hołowni, a z drugiej strony mamy dzisiaj do czynienia z takim wydarzeniem ciekawym, czyli debatą Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy ją, ja szykowałem się do programu, więc znam tylko urywki. Ja nie też. No właśnie, ale warto ją obejrzeć. Było tam parę takich tez i też bonmotów, bym nawet powiedział, które się przebiją, ale bonmotów Donalda Tuska. Jak ty to obserwujesz dzisiaj, Beato?
Słuchaj, no tak jak myślałam, tak jak mówiłam przed właśnie tym powrotem, że Donald Tusk to będzie taka nadzieja dla pewnych osób, że on wleje pewną energię w ludzi, którzy trochę no, zmarnieli przez te ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale też przez te ostatnie lata takiego rządu absolutnego bezprawia, absolutnego chamstwa, jakiejś agresji permanentnej, że przyjedzie człowiek, który bywał w Europie, trochę ma inną perspektywę i tę perspektywę będzie chciał ludziom przekazać. I myślę, że to się właśnie dzieje, to znaczy Donald Tusk, no po tym pierwszym sondażu było widać, ten pierwszy sondaż po jego powrocie, tam był od razu olbrzymi wzrost Platformy Obywatelskiej, ten efekt Tuska to był taki efekt wow. Ja tak naprawdę myślę, że on się trochę za mało pokazuje, że za mało tych swoich tez wygłasza, ale może to jest tylko taki rozbieg. No i dzisiaj ten kampus Polska, to dosyć interesujące było, to znaczy to pokazało jedno, Donald Tusk świetnie się czuje w tłumie, potrafi z tłumem rozmawiać, potrafi mrygać okiem. Tak, puszcza takie oko do publiczności, łapie takie, no w pewnej tkance społecznej jest pewien rodzaj wrzenia, tak? I on to wrzenie dostrzega i wie, z czego ono wynika. W związku z tym, jeżeli sypie aluzjami, to wiadomo, że te aluzje zostaną zrozumiane przez ludzi, zresztą one nie są za bardzo zakamuflowane. No lekkość pewna, tak? Pewna umiejętność, którą w polskiej polityce ma chyba tylko Tusk. Bardzo się starał Rafał Trzaskowski, to wejście widziałam, więc to wejście było takie, jak kiedyś właśnie Tusk szedł wśród tłumu i tam przybijali sobie piątki z ludźmi. No więc on sobie przybijał piątki z ludźmi, no ale on nie ma takiej umiejętności mówienia tak do ludzi, żeby każdy człowiek siedzący w tym tłumie czuł, że on mówi akurat do niego. Że niekoniecznie do tego sąsiada obok, ale na przykład mówi dokładnie do niego. Trafiłam też na taki moment, w którym Donald Tusk tłumaczył, jak to jest z tymi relacjami między nimi Trzaskowskim. Ciekawe to było, znaczy to jest też umiejętność Tuska, czyli mówienia pewnych rzeczy, nawet jeżeli bywają nieprzyjemne, w przyjemny sposób, nawet jeżeli kłamie, to tak kłamie, że wszyscy uważają, że mówi prawdę. No więc tutaj opowiedział historię, jak to przed startem w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski przyjechał do niego do Brukseli i powiedział, jeżeli ty wracasz, to ja ustępuję, jeżeli chcesz, startuj. No i mówił, że on jakby się zrewanżował tym, że pierwszą osobą, z którą rozmawiał o swoim powrocie, to był Rafał Trzaskowski. I jak to ujął, nie we wszystkim się zgodziliśmy, czyli to jest ta opowieść, która pojawiła się w mediach, że są tarcia między Trzaskowskim a Tuskiem. Ale myślę, że to jest team, tak? Że wreszcie Tusk Platformę Obywatelską zapędzi do takiej roboty, która sprawi, że to będzie znowu team, że to będzie znowu taka dosyć sprawnie działająca drużyna. Czy uda mu się ściągnąć resztę opozycji? No, to tego nie wie nikt. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc, poza tymi ludźmi, tymi ugrupowaniami niedużymi, które są w tej chwili w Koalicji Obywatelskiej, czy uda mu się kogokolwiek ściągnąć jeszcze? To o tym jeszcze nie przesądzajmy, niemniej jednak... Nie, no, to tylko takie, wiesz, tak jak obserwuję to, co się dzieje i to, co różne partie mówią, no to mam takie wrażenie, chociaż no, jeżeli założymy, że do wyborów są jeszcze 2,5 roku, czy tam, no tak, 2,5 roku, jeżeli będą w normalnym terminie, wszystko się może zdarzyć. Jeżeli będą na wiosnę, może być trudniej, ale kto wie. Zobaczymy, jak będzie z głosowaniem w sprawie marszałek Witek. Zobaczymy, to jest właśnie największy test opozycji teraz i też zwracam uwagę na to, że no jest wielki niepokój w szeregach już nie zjednoczonej, ale jeszcze jakoś tam polepionej prawicy.
Czy przemyślałaś sobie, jeśli nie, to zaraz o tym podyskutujemy, dlaczego to jest lepszy pomysł na pokrzyżowanie szyków Prawu i Sprawiedliwości, przejęcie Sejmu i zmiana marszałka, niż próba powołania takiego rządu, no, który nie może się udać, jak to często powtarzał Jarosław Gowin, tłumacząc, dlaczego nie przystąpił do opozycji, że nie da się stworzyć rządu od Zandberga do Bosaka. A jesteś doświadczoną dziennikarką i wiesz dużo o polityce. Na ile to jest, jaka jest stawka tej gry? Powiedzmy najpierw o tym. Autona, jest to ogromna tak naprawdę, ponieważ no, nie zapominajmy, że już taka najprostsza rzecz, marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie i gdyby cokolwiek, trzy razy przez lewe ramię, cokolwiek stało się prezydentowi, to takim prezydentem pełniącym obowiązki prezydenta jest marszałek Sejmu, ale to nie o to chodzi w tym wypadku. W tym wypadku chodzi o to, żeby uporządkować pewne działania sejmowe, ponieważ ten Sejm no, notorycznie łamie prawo, notorycznie. A marszałek Sejmu ma na przykład takie możliwości, że różne projekty ustaw, które składają i kluby, i rząd, i grupy posłów, może włożyć do sobie do kieszeni i powiedzieć, dobra, kiedyś to omówimy. Pewne projekty ustaw ma możliwość wypychania do przodu i pokazywania, dobra, to tym się zajmiemy. Marszałek Sejmu, no nie dokładnie, nie osobiście, tak, ale tak to się formalnie nazywa, nadaje tym dokumentom, które są składane, tym projektom, nadaje numery sejmowe, no i wprowadza je do obiegu, tak, i zwołuje, zgadza się na zwołanie komisji, organizuje de facto pracę Sejmu. W tej chwili Sejm jest w kompletnej rozwałce, to znaczy marszałek nie respektuje praw innych ugrupowań niż Prawo i Sprawiedliwość. To może nawet nie tyle widać, chociaż widać i po Elżbiecie Witek, ale no najbardziej to widać po wicemarszałku, po Ryszardzie Terleckim, który po prostu to, co on wyprawia, to przechodzi ludzkie pojęcie. Znaczy, dawanie posłom na wypowiedź w Sejmie minuty i po prostu odcinanie im mikrofonu, jest, no, to nie o to w Sejmie chodzi. W Sejmie powinna się odbywać dyskusja, z tej dyskusji powinny wynikać prawa, które będą w jakimś tam stopniu zadawalały jedną i drugą stronę, czyli konsensus tak zwany, znaczy to słowo, którego nikt nie lubi i wyników tego konsensusu tak naprawdę nikt nie lubi, ale chodzi o to, żeby właśnie to w Sejmie powstawało, żeby zamiast rozdzielać te dwa obozy, to je jakoś scalać. I to się w tej chwili w żaden sposób nie dzieje w Sejmie. Sprawa reasumpcji to już był po prostu szczyt wszystkiego, bo no, najzwyczajniej w świecie marszałek nakłamała i złamała prawo. No i teraz chodzi o to, żeby był taki marszałek, który rozumie, na czym ta gra polega, że to nie jest tylko tak, że jedni się mogą, żeby nie było zemsty takiej wprost na to, żeby osądzić sprawiedliwie tych, którzy łamią prawo, tych, którzy mataczą, tych, którzy sprzeniewierzają się zasadom demokracji, to na to przyjdzie czas po wyborach. Natomiast w tej chwili trzeba doprowadzić do tego, że będą rozpatrywane na równi i projekty rządu, i projekty opozycji. Często jest tak, że i opozycja, i rząd, czy no, szeroko pojęty rząd, tak, bo mówię o posłach koalicji, zgłaszają projekty ustaw w tych samych sprawach i efekt tego jest taki, że właściwie projekt opozycji w pierwszym czytaniu od razu ląduje w koszu i praca jest tylko nad tym projektem rządu. Można z tych dwóch projektów zrobić jeden i dopiero nad nim debatować i dyskutować. Znaczy, chodzi o to, żeby po prostu parlamentaryzm powrócił do Polski. Oczywiście i też jeszcze bardzo duże zamieszanie zrobiła jedna wypowiedź, przynajmniej zamieszanie na Twitterze, ale chciałbym bardzo, żebyśmy o niej chwilę podyskutowali, szczególnie zwracam się do wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Mianowicie Donald Tusk powiedział coś bardzo, moim zdaniem, inspirującego do dyskusji o symetryzmie i zacytuję, pozwolę sobie, za czystą polityką cytuję, Donald Tusk powiedział tak, nie znoszę czegoś, co niektórzy nazywają symetryzmem. To można zobaczyć w mediach czasami, ale też w debatach publicznych, że są ludzie, którzy chcą utrzymać równy dystans do sensu i do nonsensu. Ale równy dystans do sensu i do nonsensu, czyli czyni bezsens. Nie znoszę debat,
No wiecie, jest za oknem ulewa, siedzi dwóch gości prowadzący program i on rozpoczyna debatę na temat tego, czy leje deszcz, czy nie, zamiast po prostu wyjrzeć przez okno. To bardzo mi się skojarzyło z niektórymi naszymi dyskusjami, znaczy kiedy ty krytykowałaś, zresztą na łamach Resetu i w naszych programach również, tego typu zestawianie czy budowanie rzekomej debaty poprzez pokazanie dwóch stron i niech się tłuką, tak, w naszych programach. Jak ty podchodzisz do takiego wskazywania na problem, jaki mamy w Polsce z tak zwanymi symetrystami? Problem czy też kontrowersje, bo nie chcę tutaj zajmować się... Ja myślę, że ten problem jest dosyć spory, bo on wynika, no moim zdaniem, nie wiem, z braku myślenia, nie wiem z czego. Znaczy inaczej, wiem jak to się zaczęło. To się zaczęło właśnie od tego, że w którymś momencie wydawcy tak zwanych programów publicystycznych uznali, że równość polega na tym właśnie, że mamy dwie strony sporu. To, że spór jest albo o niczym, albo jest idiotyczny właśnie z punktu widzenia sensu i bezsensu, to nie miało znaczenia. Ważne było, żeby były dwie strony, bo wtedy powstają emocje, a jak powstają emocje, to jest wyższa oglądalność, bo ludzie się identyfikują z jedną lub z drugą stroną sporu. W związku z czym rozmowy w mediach zaczęły być rozmowami o niczym. Znaczy to było tak, przychodzi jedna pani i druga pani i właśnie okładają się sztachetami, albo jedna drugą obleje, albo chwycą się za włosy. No u nas nie dochodzi jeszcze rzeczywiście do rękoczynów, ale no mniej więcej do tego to się sprowadza. Ja powiem o tobie, że jesteś głupi, ty powiesz o mnie, że jestem debilem i fajnie, oglądalność rośnie, jest super. A jak oglądalność rośnie, no to jest dużo reklam, jak jest dużo reklam, to jest dużo pieniędzy, no i to koło się zamyka. Znaczy w momencie, kiedy media zostały przyjęte przez, ja to mówię, księgowych, czyli takich ludzi, którzy uznali, że medium to jest coś takiego jak fabryka śrubek. Ma mieć wzrost i tylko wzrost się liczy. Nic innego się nie liczy, jak nie ma wzrostu, jak jest na przykład spadek oglądalności albo w niektórych pasmach tak zwanych jest spadek oglądalności, no to trzeba zrobić coś, żeby tę oglądalność podnieść. A jak się podnosi u nas oglądalność? Przez właśnie budowanie emocji. Ja w życiu nie zapomnę, nie powiem kto to zrobił, ale w Sejmie to jeszcze było za AWS-u, no mniej więcej chyba wtedy początki się zaczynały tego dziwnego zjawiska. Była konferencja, jakieś spotkanie na korytarzu, już nie pamiętam, z Marianem Krzakleskim. Ono się skończyło i w ostatniej chwili wbiegła pewna dziennikarka radiowa, dopadła tego Krzakleskiego i niech mi pan powie. On tak patrzy na nią, ale co? To samo co im. No, zaczęło się takie, wiesz, wybieranie trochę dziennikarzy właśnie, którzy nie myślą, natomiast takie, które sprawi, że debata będzie energetyzująca, a nie sensowna, energetyzująca i emocjonalna, a nie mądra. Znaczy nie będziemy mówili o tym na przykład, że na przykładzie mojego jutrzejszego programu, że mamy problem, który narasta i który w którymś momencie wybuchnie i warto by było się do niego przygotować w jakikolwiek sposób, tylko rozmawiamy o tym, proszę pana, a pan Iksiński powiedział to, co pan na to. No a ja na to, że pan Iksiński jest durny. No proszę państwa, ten pan powiedział o panu Iksińskim, że jest durny. I tak wygląda w dużej części debata. I też tak wygląda to, że zapraszamy właśnie do jakiegoś studia iluś tam facetów, każdy, zazwyczaj facetów, czasami są kobiety. Zapraszamy, tak, są mniejszości nieustająco. Zapraszamy tych ludzi, sadzamy ich i rozmawiamy na takie oczywistości, no jakby nie widząc, że kraj się wali i pali. To w tej chwili to jest debata bardzo odpowiadająca rządowi, bo fajnie będzie opowiadać o tym, a tu rząd kłamie, tu rząd nie kłamie, tu roztacza przed nami wizję świetlanej teraźniejszości, kiedy każdy idzie do sklepu, robi zakupy i ta teraźniejszość jakaś się robi taka ciemniejsza jakby, ale premier mówi, że jest dobrze, to może ja coś robię źle. Zamiast po prostu usiąść i wytłumaczyć ludziom, ludzie, rząd
nabija sobie inflację po to, żeby mieć wyższe podatki, po to, żeby ściągnąć od was więcej pieniędzy, po to, żeby je rozdać jako mięso wyborcze, jako kiełbasę wyborczą tuż przed wyborami. To nie ma tych ciągów przyczynowo-skutkowych, tak? Rozmawiamy o takich odcinkach. My sobie te odcinki omawiamy, natomiast jakby je połączyć, to by wyniknęło to, o co chodzi. Natomiast my tego nie robimy. Bo tak jest wygodniej. Ja myślę, że problem jest szerszy i też to jest problem niestety tego też, o czym mówiła nasza pierwsza gościni, problem strachu. Znaczy na wielu naszych kolegów, koleżanki, wydawców i tak dalej padł blady strach. Tak, ale ten strach nie zawsze wynika, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo żeby nie było, ten strach nie wynika ze strachu politycznego, tak? On wynika ze strachu takiego czysto ekonomicznego, B, chodzi o taki święty spokój, żeby szef nie zmył mi głowy. Tak, to tylko też ci szefowie są jakby, no nie chcę nikogo obrazić, ale jednak niższej jakości. Kiedyś szefowie byli trochę inni, a już wielu z nich zabrakło, ale to zostawmy, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wskazywać, bo to zawsze jest bardzo cenne. Natomiast ta kwestia braku odwagi w dyskursie publicznym jest dla mnie nawet, o czym mówiłem wielokrotnie, widoczna na przykładzie TVN-u. Mimo, że nie ulega dla mnie wątpliwości, że TVN24 jest stacją, która no, najbliżej jest takiego ideału rzetelności i obiektywności, jeśli chodzi o polskie media, bo jest jeszcze daleko od mediów zachodnich moim zdaniem, to już na przykład, i mówię to do osoby, która nie wpisuje się w ten obraz, który teraz krytycznie namaluję, na przykład kwestie, które porusza Tomasz Piątek w swoich książkach, czyli wpływu służb rosyjskich na polską politykę, są zupełnie marginalizowane, a dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pomysł na to, żeby wykosić TVN z rynku i w ogóle też zbudować taką narrację, nie wiem, karteli, które mogą wejść do Polski, no to są pomysły z putinowskiej Rosji i trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. A mówię to do Beaty Grabarczyk, która sama robiła w swoich programach, podejmowałaś ten temat. Więc wydaje mi się, że to jest taka, znaczy to jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, nie chcę też nikogo oskarżać, bo przyzwyczajony byłem do tego, że jako człowiek młody powinienem słuchać starszych, ale już nie jestem taki bardzo młody, więc już niedługo będę to robił bardzo z ręką. Słuchaj, no znaczy wiesz co, ja myślę, że wiesz, to jest tak, Tomek opisuje tę historię bardzo dokładnie. Jeżeli on narysuje w książce pewną sieć połączeń, to tego nie da się w medium elektronicznym przedstawić w 3 minuty. Jednak trzeba to jakoś uprościć, natomiast ludzie często po prostu nie wiedzą, jak to uprościć. I być może z tego to wynika. Natomiast z drugiej strony właśnie za plecami mają wydawców, szefów i szefów stacji, którzy mówią: oglądalność, wyniki. To nas cieszy, to nas rajcuje i to jest nam potrzebne. No i taki dziennikarzyna, który jest na końcu tego przewodu pokarmowego, robi te wyniki, stara się robić te wyniki i właściwie sprawozdaje właśnie taką codzienność, taką tak zwaną bieżączkę, czyli to, co się akurat dzieje. Jest awantura w Sejmie, no to robimy sprawozdanie z awantury w Sejmie. Rzadko się zastanawiamy, dlaczego ta awantura w Sejmie się odbywa, bo to też jest trochę takie dziennikarstwo stadne, ale no dobra, zostawmy ten Sejm. No rzeczywiście w pewnych kręgach, czy nie wiem, czy to jest jakieś trochę przyzwyczajenie, trochę brak takiego backgroundu, szczególnie wśród młodych bardzo dziennikarzy, że dla nich pewne zjawiska wydają się w ogóle czymś absolutnie nowym. Znaczy odkrywają nagle Amerykę, coś co działo się przez ileś tam lat i co wróciło w tym kole historii, dla nich stanowi to szok. No więc oni to sprawozdają właśnie jako tę wielką sensację, która nie ma swojego backgroundu i nie ma tych wcześniejszych powiązań. Mało czytają, bo też nie mają kiedy czytać, to od razu przyznam im rację, bo to są ludzie, którzy są po prostu zajechani w pracy. Znaczy nie ma w tej chwili tak, że dziennikarz może sobie, mówię o mainstreamowych redakcjach, szczególnie tych elektronicznych, radiowych i telewizyjnych. Nie ma tak, że dziennikarz chodzi sobie tydzień za swoim tematem.
Nie ma. W dziennikach i w dziennikach telewizyjnych nie ma takiej opcji. Znaczy dziennikarz przychodzi i musi zrobić materiał, bo jak tego nie zrobi, to nie będzie czym wypełnić anteny. No i taki jest efekt, ponieważ tnie się koszty, więc się nie przyjmuje na przykład na dzień, żeby było, nie wiem, 10 reporterów, żeby 5 pracowało na tą bieżącą antenę, a 5 szukało fajnych tematów, ważnych tematów, żeby dopieszczali te tematy i żeby próbowali rozumieć, jak świat funkcjonuje. I to jest problem, to znaczy ja szczęśliwie widzę, że ten przekaz Tomka, który od lat on próbuje wpoić dziennikarzom, nie tylko dziennikarzom, on zaczął działać, to znaczy zaczęli ludzie to widzieć, ale to trwało lata, zanim to dostrzegli. I teraz ja myślę, że to nie do końca, bo wiesz, ja nawet chyba w TVN nie słyszałam, że to jest właśnie wchodzenie w buty wschodu, putinowskie, tak, to co się dzieje w naszym kraju. Myślę, że ta historia z koncesją bardzo też dużo TVN nauczyła, chociaż też teraz trochę ich ogranicza. Ewidentnie, znaczy mają jakąś taką autocenzurę w głowach i to widać i słychać. No to powiedzmy wprost, bo ja myślę, że jasno, znaczy historia z Frasyniukiem, bo to tak chyba... Tak, no z Frasyniukiem to z Frasyniukiem to było jedno, ale była jeszcze historia, matko jedna z kim, to Diana Rudnik miała, strofowała któregoś z gości, który chyba powiedział coś o wojsku i to nie było jakieś nawet, to nie było obraźliwe. Ale już właśnie po historii z Frasyniukiem, historia z Frasyniukiem to też niestety jest przykład manipulowania rzeczywistością przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Frasyniuk powiedział coś takiego, że ludzie, którzy stoją na granicy polsko-białoruskiej nie dopuszczają pomocy do koczujących tam uchodźców, to nie wiadomo, kto to jest, bo to nie może być wojsko, dlatego że oni nie mają żadnych naszywek, nie mają żadnych dystynkcji, mają zasłonięte twarze i dlaczego my mamy uwierzyć, że to jest wojsko, a może to są właśnie, ja już też nie pamiętam. Zielone ludziki. Tak, on jakiegoś gorszego słowa użył, no ale nieważne. No i Prawo i Sprawiedliwość zrobiło znowu sprawę, właśnie zrobimy aferę wokół czegoś, co jest kompletnie nieistotne, ale to wszystkich zajmie. Zrobili burzę w szklance wody i TVN się przestraszył i skierował taki list otwarty, oświadczenie, no, że nie pochwalają tego, co powiedział Frasyniuk, ale Frasyniuk może mówić, co chce. No ale tam jeszcze była kwestia Grześka Kajdanowicza, który na to niby nie zareagował. Ja się szczerze mówiąc już obawiałam, że zdejmą na przykład na miesiąc czy dwa, schowają Grześka Kajdanowicza gdzieś. Na szczęście w poniedziałek on normalnie prowadził Fakty. No i efekt tego jest taki, że kilka dni później przychodzi do rozmowy na jakieś tam tematy. Jest sprawa wojska i munduru. Ktoś mówi, nie wiem, są niedobrzy. No, użyję takiego słowa, chociaż to było jakieś inne. Ojej, proszę uważać, nie używać takich słów. To warto, żebyśmy przeczytali, bo ja przyszykowałem się z fragmentem. Dokładnie Frasyniuk mówił tak, to jest demonstracja siły wobec ludzi słabych. Patrzę z niepokojem na tę arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze mówiąc, słowo żołnierze jest obraźliwe dla tych wszystkich, którzy byli na misjach poza granicami kraju. Mam wrażenie, że to jest watacha psów, właśnie, która osaczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu, to nie są ludzkie zachowania, to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze, moim zdaniem, gdyby zrobił taki znaczek, tak, bo właśnie o to chodzi, byłoby wszystko inaczej, tak, ale on powiedział, ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli ich rodzice albo dziadkowie. I zrobiono z tej wypowiedzi atak na całą polskie straż. Wojsko, a tam polskie wojsko, na orzełka, na honor, na godność. Wielkie słowa poleciały, patriotyzm, wszystko poleciało.
Tylko, że tak, a tymczasem mamy jakby kolejny raz, znaczy ta analogia z zielonymi ludzikami jest o tyle zasadna, że to są ludzie, którzy są schowani za maskami, nie mają, nie wiadomo z jakich są oddziałów bardzo często, nie wiadomo czy to nie są Legiony Chrystusa, czy tam nie wiem... No właśnie, a może to Bąkiewicz się przerwał. No właśnie o to chodzi, tak. I to jest cały problem. I tutaj jakby politycy, no powiedzmy rząd, który, a wiem to z własnego doświadczenia, bo sam to słyszałem, domagał się odpowiedzialności za konkretne rzeczy, chowa ludzi, przebiera ich po to, żeby oni byli jakby wolni od tej odpowiedzialności, w związku z tym mogli robić rzeczy, nazwijmy, ja to nazwę ze swojego punktu widzenia, po prostu niegodne i podłe, bo tak jak też czytałem w komentarzach, jeśli chodzi o sytuację na granicy, zanim nie zaczęła się taka duża wrzawa medialna, to jeszcze inaczej zachowywali się funkcjonariusze Straży Granicznej. I też no, odaliśmy... Tak, a Alina Czyżewska właśnie też prosiła mnie, żebym to powiedział na antenie. Alina Czyżewska, nasza prowadząca jedną z audycji, która była jeszcze wczoraj na granicy, to mówiła, że z jednej strony widziała, że no jest tam grupa takich bardzo karnych i wyszczekanych funkcjonariuszy, którzy jak zdarta płyta powtarzają, niech pani zadzwoni do rzeczniczki, niech pani kontaktuje się z rzeczniczką, ale mówiła też, że zobaczyła też w niektórych twarzach takie, jak ona to ujęła, nie chcę przekręcić, ale generalnie chodziło o to, że oni sami mają poczucie dyskomfortu, ale nie mogą o tym mówić, ale to się wyczuwa i często zresztą słyszę o tym też od osób, które uczestniczą w protestach, choćby w Warszawie i mają podobne wrażenie, jeśli chodzi o policjantów, a mówię o tym dlatego, że jeżeli będziemy wszystkich wrzucali do jednego wora, no to i stosowali zbiorową odpowiedzialność, no to donikąd do żadnego dobrego miejsca nie dojdziemy. To nie prawda, to prawda. To znaczy tak, w tej chwili, znaczy tak, dobra, to inaczej zacznę. Zacznę od tego, że właśnie ci, którzy mają poczucie dyskomfortu, ewidentnie zostali też zidentyfikowani przez rząd. Dlatego przedwczoraj i chyba przedwczoraj w Straży Granicznej pojawił się premier, a poprzedniego dnia pojawił się minister Błaszczak, którzy po pierwsze bardzo intensywnie opowiadali, że to co robią ci ludzie na tej granicy, to oni robią to dla dobra Polski, że Polska jest im wdzięczna, że oni stanowią o sile i polskości, patriotyzmie i czym tam jeszcze, czyli próbowali ewidentnie tę morale podnosić, tak jak robi każdy dowódca, tak, w chwilach zwątpienia. A do tego wszystkiego zastosowali zachętę finansową, ponieważ Błaszczak, minister, zapowiedział, że ci ludzie, którzy tam są, dostaną premię za to właśnie fantastyczne wykonywanie swoich zadań. I to jest jakby jeden wątek. Natomiast drugi wątek, żeby to nie było tak, że ci ludzie wzięli się znikąd i przylecieli z kosmosu teraz, żeby bronić polskiej granicy, tudzież to znowu zrobię wycieczkę w bok. Usłyszałam, jak pan szanowny premier powiedział, że ci ludzie bronią wolności, suwerenności polskiego terytorium. Powiem tak, myślę, że terytorium ma to głęboko w nosie. Mogą bronić ludzi co najwyżej, bo terytorium, no depczą po tym terytorium, to też nie wiem, czy to jest najlepiej. Więc trzeba też umieć dobrać słowa, żeby osiągnąć odpowiedni efekt, bo jak się rozbierze, to po prostu tak na czynniki pierwsze i logicznie się to przeczyta, to po prostu nie ma sensu kompletnie. No więc wracając do tych żołnierzy, oni się nie wzięli znikąd. Ja mam wrażenie, że to jest trochę wina mojego pokolenia, może troszkę wcześniejszego, to znaczy tych ludzi, którzy na początku naszej wolności w latach 80. i 90. Mieli dzieci. I ci ludzie, ponieważ Polska się zmieniła, to już nie była obca Polska, to już nie była Polska narzucona przez kogoś, tylko to był nasz kraj, to trzeba było zacząć się zachowywać inaczej. To znaczy my, jeszcze mówię, ja jestem wychowana głównie w PRL-u, tak, i w dorosłość weszłam w 80-90 roku, więc ja jeszcze miałam jakiś taki pierwiastek buntu w sobie.
Natomiast te młode osoby, które od lat 90. były w Polsce wychowywane, to one były wychowywane w takim poczuciu, tu jest nasz kraj, nie masz się przeciwko czemu buntować. Nie buntuj się przeciwko rodzicom, bo rodzice tutaj ciężko pracują na to, żebyś ty miał dobrze. Te dzieci są, znaczy, przepraszam, no nie obraźcie się, bo to nie o to mi chodzi. Tylko ja sobie trochę porównuję swoją rzeczywistość, z tą rzeczywistością współczesną. I ja sobie nie wyobrażam, żeby moja mama jeździła ze mną, jak ja byłam, nie wiem, 15, 16 czy 17 latką do szkoły, żeby robiła awantury za mnie komuś tam, żeby chodziła do którejkolwiek z nauczycielek i mówiła, no tutaj trzeba się zająć Beatką, bo ona jest smutna albo coś tam. Jakiś absurd, znaczy dajcie tym ludziom radzić sobie samym, niech te dzieciaki też się nauczą życia. Niech to nie będzie tak, że przyjdzie mamusia ich obroni, że pani profesor to trzeba słuchać, bo ona chce tylko dobrze. Profesorowie w szkołach, nauczyciele też się boją, no bo w końcu po jakiego grzyba mają się narażać dzieciom, bo przyjdzie rodzic i będzie robił awantury, a to nic przyjemnego. I w ten sposób nakręciliśmy takie kółeczko, nie warto się stawiać, nie warto się buntować, nie ma przeciwko czemu. I cała masa tych młodych ludzi, którzy są teraz w wojsku, czy są policjantami, to są tacy ludzie, którzy nie widzą powodu, żeby się buntować. Kazali mu, to robi. Włącz myślenie, człowieku. Włącz po prostu myślenie. To o to chodzi. Myśmy im wyłączyli bezpieczniki, po prostu bezpieczniki. Nie daliśmy im szansy zastanowić się, że to mi nie pasuje, to mnie uwiera, to mnie boli i skoro mnie boli, to ja mogę to wykrzyczeć. I powinienem to wykrzyczeć, a nie stłumić w sobie. I to jest, myślę, że to jest największy problem naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, to trochę mówię, że to jest jak w tangu mrożka, że to starsze pokolenie trochę zacznie buntować to młodsze, że to nie jest tak, że mamy dzieci hipisów, później właśnie jest ten doskonale ułożony Artur, który jest grzeczny i w ogóle nie rozumie, dlaczego jego rodzice używają brzydkich wyrazów. I myślę, że właśnie następne pokolenie już to te dzieci Artura, wnuki tych osób, które wychowują, no takiego frasyniuka, no mówiąc wprost, że te wnuki potrafią się już buntować, że już nie są tacy komercyjni. Dla nich buntem już jest to, że właśnie nie dadzą się w wyścig szczurów puścić, że nie będą się bali, że jak wypadną z tego wyścigu szczurów, to nie będzie życia, że jak nie będą zarabiać milionów, to nie będzie życia. No i to zaczyna być jakieś ciekawe zjawisko i mam nadzieję, że to no, dużo u nas zmieni. Znaczy, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. Myślę, że to będzie też dobra puenta do naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od twojego jutrzejszego programu i tak naprawdę no, to się wpisuje w to, co jest tak bardzo istotne dla młodych ludzi, bo katastrofa klimatyczna to jest coś, czego oni autentycznie się boją. Dokładnie. A co się wydaje... To oni zaczęli buntować świat, to oni pokazali światu, co się dzieje. Dokładnie. A tutaj Beata właśnie oddaje temu strachowi, też łamy czas i dyskutujesz na ten temat. Czyli nie jesteś dziadersem ani dziaderską. Kurczę, ja wiesz, nie wiem, bo ja nie do końca wiem, ja co też to nie jest dziaderyzm. To dopiero trzeba by wypełnić treścią. Być może to jest rzeczywiście, wiesz, ja też sobie, tak jakoś dzisiaj sobie pomyślałam. No, mam swoje lata, nie ma co ukrywać i porównałam siebie mającą tyle lat, ile mam i moich rodziców, kiedy byli w tym samym wieku. I sobie myślałam, jej kurczę, przecież mój ojciec czy moja mama w życiu by nie narzucili na siebie po prostu wytartej skóry, skórzanej jakiejś kurtki, takiej powycieranej do granic możliwości i starej, bo to by było jakieś, no jak to w tym wieku nie uchodzi, tak? Porwane dżinsy, ojej, to nie uchodzi. Więc mam nadzieję, że to też trochę świadczy o tym, że nie jestem takim intelektualnym dziadersem i że staram się szukać tych nowych dróg. No, i nie daję się, jak to by Gombrowicz powiedział, upupić, nie dam się usadzić po prostu tylko dlatego, że przez to coś stracę. Czasem warto stracić, żeby zyskać.
Ja bardzo Ci dziękuję za wszystko, co robisz. Pożegnamy się jeszcze zdjęciami, które też wybraliśmy, żeby Państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że jesteśmy gołosłowni. Widzimy tutaj właśnie, to też było... To też nie są dziadersi. Tak, to też są dziadersi, ale to też odsyłam do wczorajszej rozmowy i audycji Aliny Czyżewskiej, która mówiła o tym, że no, Alina zawsze się przedstawia jako obywatelka przede wszystkim, więc obywatele byli najgorzej jakby traktowani, znaczy w ogóle nie było z nimi żadnego dialogu. Ksiądz Lemański doczekał się przynajmniej tego, że w ogóle przyszedł do niego dowódca tamtejszy i z nim dyskutował, chociaż nie miał nic do powiedzenia, więc jakby księża, którzy, jak to mówił zgryźliwie Kornel Wawrzyniak też w swoim programie, mogą, znaczy w programie Aliny, który współprowadził, księża, którzy mogą w Polsce najwięcej, też wiele nie wskurali, to znaczy nie udało się rzeczywiście zrobić tego, na czym najbardziej im zależało, czyli przekazać pomoc tym ludziom. Więc... No, wiesz co, przepraszam, bo to coś mi się przypomniało, bo nie, przepraszam, że ci się zabieram czas, ale to, co ci ludzie, ksiądz Lemański i pastor Jabłoński, ponieważ oni tam pojechali do tych ludzi i chcieli cokolwiek zrobić, nic się nie udało, bo ja myślałam, że Kościół jest w stanie zadziałać. To teraz ja czekam już tylko, aż tam pójdzie grupa biskupów. Natomiast wiesz co, ten taki, przypomniał mi się, że taki jest argument cały czas opowiadany, że nie możemy tym ludziom nic zdać, bo to byłby przebyt. To ja mam bardzo proste rozwiązanie. Postawmy całą masę rzeczy, których ci ludzie potrzebują, 5 centymetrów od granicy. Niech oni sobie sami to wezmą. Niech to będzie, że to oni ten przemyt robią. Tak. To jest, możemy w ten sposób jest, pomóc, innego wyjścia nie widzę. Chociaż tam jeszcze Alina będzie wam opowiadać, jak to nagle granica stała się wstążką biało-czerwoną, którą jeszcze niedawno można było spokojnie uznać, że to jest nasze terytorium, to teraz to terytorium się skurczyło. No i taką mamy rzeczywistość, ale się jej nie poddajemy. Zapraszam na jutrzejszy program. Beaty, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo miłe i pouczające. Życzę miłego weekendu wszystkim, no i trochę takiego czasu na myślenie. Tak, koniec wakacji, ale tak, no odpoczywajcie. Dziękujemy Beacie. Dziękuję. Pożegnajcie ją też swoimi łapkami w górę, bo chciałem się też wszystkim, którzy jeszcze tego nie wiedzą, podzielić, pochwalić i was pochwalić, bo to wasza zasługa. Mamy już ponad 10 tysięcy obserwujących. To jest pierwszy dopiero szczebel w drabinie, która ma nas zaprowadzić tam, gdzie chcemy być. I powoli będziemy kolejne szczeble pokonywać. Bardzo was proszę, łapki w górę. Proszę was też, żebyście informowali o naszych audycjach, szczególnie jeśli szykujecie się, a zawsze kilkadziesiąt osób już czeka, aż rozpoczniemy odliczanie, więc bardzo, bardzo było dla mnie budujące, że po tym jak napisaliśmy razem między innymi z Martą Woźniak, Tomkiem, Marcinem Celińskim na Twitterze prośbę o udostępnienia, to szybciutko kilkaset nowych obserwujących się znalazło i pokonaliśmy ten próg, on ułatwi nam poszerzenie zasięgów. Także to wszystko, co robimy, nie idzie w las. To, co mówiła Beata o programach Tomka Piątka, jego książkach, też starałem się zawsze go wspierać, jeszcze jak pracowałem w największej polskiej gazecie, żeby przebijać się z rzeczami, które są często trudne do podejmowania i ryzykowne, ale ważne. Ważne jest to, żeby stawiać pytania, ważne jest to, żeby się buntować, tak jak to sugerowała nam też Beata w pewien sposób, moim zdaniem, w sposób piękny. Moi drodzy, posłuchajmy jeszcze chwilę muzyki, zaraz jeszcze wrócimy do was z ostatnim fragmentem naszego programu. Bardzo proszę wspaniałego naszego realizatora Krzysztofa o chwilę oddechu i mocny finał. Nie boję się.
dzisiaj wszyscy wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera nieznany świat. Dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera nieznany świat. Dobry wieczór, to jest Katarzys. Kończymy powoli dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na ofensywę i na wrzesień razem z Resetem, bo mamy dla was wiele niespodzianek. Już niedługo myślę, że będzie mógł Marcin Celiński, nasz redaktor naczelny, ogłosić nowy etap w naszej działalności. Bardzo wierzę w to, że nasza kampania wrześniowa przyniesie wspaniałe owoce i postaram się też od siebie dać jak najwięcej, żebyście to widzieli, bo oczywiście, że czytam wasze komentarze i bardzo przypadł mi do gustu pomysł, żeby być może pojawić się jeszcze przynajmniej raz w ramówce i jestem na to otwarty. Też przypominam wam, żebyście pisali, bo teraz używam już jednej skrzynki mailowej, czyli r.gruca@resetobywatelski.pl. Czekam tam na wasze wiadomości i możecie się zdziwić, bo odpowiadam na wszystkie. Na wszystkie. Teraz tak założyłem, że reset first, jak to mówią, i będę do waszej dyspozycji. Szykuję też programy, o których będę wcześniej was informował. I jednym z takich, już dziś mogę zapowiedzieć, że będziemy kontynuować dzisiejsze wątki z rozmowy z Beatą Grabarczyk z Radia Nowy Świat w rozmowie z Tomaszem Siemoniakiem, z którym już byłem wicepremierem i ministrem obrony narodowej. Przypomnę wam, że minister Siemoniak skrytykował Władysława Frasyniuka i zachęcał do tego, żeby przeprosił żołnierzy. A z nami jest już Karolina Kowalska,
która jak zwykle łączy się telefonicznie, dzięki czemu nie mamy problemu z łącznością, ale obiecuję Wam, że nawet jestem skłonny ją przywieźć do miejsca, skąd będziemy nadawać i nie będzie po prostu mogła odmówić, nie mnie oczywiście, ale Wam wszystkim, naszym słuchaczom. Dobry wieczór, Karolino. Dobry wieczór, to jest radio, nie telewizja, chciałam zauważyć. Chwileczkę, to nie mów hop. Jeszcze dużo możemy mieć dla ciebie niespodzianek, droga Karolino, ale szybko i na temat o najważniejszych kwestiach, które dotyczą twojej działki, które dzieją się tu i teraz. Zaraz dzieci wracają do szkoły, a minister oczywiście zapewnia nas, że kontroluje sytuację. Jeszcze nie ma takich, nie spełniły się czarne scenariusze, że już w sierpniu będziemy mieli lockdowny, no bo koniec sierpnia za pasem, lockdownów nie ma, ale są też inne problemy, które w czasie, kiedy pandemia tak czy inaczej zostanie opanowana, bo trzeba mieć taką perspektywę, zostaną z nami nierozwiązywalne i chodzi mi tutaj o zapowiadane protesty lekarzy, zapowiadane protesty na jesień już. Możesz nam przybliżyć, bo niewiele o tym mówią media, a ty na to zwracałaś uwagę w licznych swoich wystąpieniach ostatnimi czasy. Jak minister Niedzielski prowadzi dialog z lekarzami, jakie są ich postulaty i czego możemy się spodziewać po najbliższych tygodniach? A przede wszystkim tego dialogu w ogóle nie ma, jak mówią medycy, i to wszyscy medycy, nie tylko lekarze, ale i pielęgniarki, ale i diagności laboratoryjnych, i fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. Tego dialogu w ogóle nie ma, przy czym już było wiadomo mniej więcej od roku, że trzeba będzie wprowadzić nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, że ta nowelizacja będzie musiała wejść w czerwcu tego roku i że takie widełki, takie minimalne widełki, które mogą zarobić czy lekarze, czy pielęgniarki, czy fizjoterapeuci, diagności i tak dalej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, czyli w szpitalach na przykład publicznych, muszą być te pensje podniesione w jakiś sposób od czerwca tego roku i że trzeba to wspólnie wypracować. No, wiadomo, że była pandemia, ale i związki zawodowe pielęgniarek, i lekarzy, i innych zawodów medycznych cały czas namawiały ministra na to spotkanie. Do tych spotkań nie dochodziło, albo jeżeli dochodziło, to minister jakieś takie wykrętne odpowiedzi dawał, po czym około maja przedstawił swoją siatkę płac, na którą wszystkie te zawody absolutnie nie mogły się zgodzić, dlatego że to było na przykład, jeśli chodzi o lekarza specjalistę, ta ustawa, te widełki przewidywały podwyżkę w wysokości 19 zł miesięcznie. Minister jednak ich w ogóle nie słuchał, nie słuchał lekarzy, nie słuchał pielęgniarek, w związku z tym na przykład pielęgniarka po liceum medycznym, kiedyś były takie licea medyczne, już kiedyś tutaj na antenie o tym mówiłam, po takim liceum jeszcze do bodajże późnych lat 90. czy wczesnych lat 2000. można było zostać pielęgniarką po prostu. Teraz już trzeba mieć koniecznie albo tytuł licencjata, albo magistra pielęgniarstwa, żeby nią zostać. W każdym razie mamy na rynku pielęgniarki po takim liceum medycznym i one potrafią mieć 30 lat doświadczenia zawodowego, czyli no, są świetnymi pielęgniarkami, krótko mówiąc. Natomiast ta ustawa, ten projekt, te widełki zrównywały te doświadczone, świetne pielęgniarki z osobami, które wykonują zawody pomocnicze i są po zwykłym liceum ogólnokształcącym i w dodatku nie mają żadnego wykształcenia medycznego. Czyli taka pielęgniarka z 30-letnim stażem, tyle że po liceum medycznym, miała zarabiać tyle co świeżo przyjęta rejestratorka medyczna po zwykłym liceum ogólnokształcącym, czy też technikum, która no, nie ma żadnych doświadczeń, żadnego doświadczenia, przede wszystkim nie wykonuje zawodu medycznego, który jest kluczowy w szpitalu jednak. No, później minister tłumaczył się, że przecież on wszystko ustalał ze stroną związkową, ponieważ jest Rada Dialogu Społecznego i tam w ramach w związkach zawodowych mamy trzy organizacje związkowe, mamy Solidarność i mamy dwa związki, z którymi minister rozmawia i to jest właśnie Solidarność i drugi związek, w którym nie ma pielęgniarek. Z tym, w którym pielęgniarki są, minister nie rozmawia w ogóle.
ale postanowił zakłamywać rzeczywistość i prezentując, broniąc właściwie tej ustawy w Sejmie, mówił, że to jest świetne rozwiązanie dla ochrony zdrowia. W związku z tym pielęgniarki, lekarze, wszystkie inne zawody medyczne czują się absolutnie oszukane i no, wiadomo, że niezadowolone z tych wypracowanych widełek i nie widzą innej możliwości, jak tylko wyjść już na ulicę. To nie jedyny powód. Pamiętajmy te wszystkie problemy związane z dodatkami covidowymi, które miały przysługiwać wszystkim walczącym na pierwszym froncie pandemii, opiekującym się ludźmi zakażonymi albo podejrzewanymi o zakażenie, podczas gdy się okazuje, że te dodatki przyznawane są właściwie uznaniowo i ci, którzy najciężej pracują przy tych ludziach zakażonych, często nie mogą, nawet nie zobaczyli złotówki. Mamy jeszcze wreszcie na koniec ustawę o jakości w ochronie zdrowia, projekt, na który właściwie Polska Ochrona Zdrowia pewnie czeka co najmniej 20 lat, ale od 5 lat jest ten projekt zapowiadany i wreszcie on się ukazał naszym oczom niedawno całkiem, kilka tygodni temu. No i ten projekt jest absolutnie rozczarowujący. No, zamiast obiecywanego no fault, czyli nie karania za nieumyślne błędy medyczne, taką protezę wprowadza, która właściwie zachęca jedynie do tego, żeby lekarze no, denuncjowali, się autodenuncjowali i żeby jeszcze skarżyli na swoich kolegów. Absolutnie żadnego nie karania za nieumyślne błędy nie będzie. To wszystko doprowadza do tego, że medycy są bardzo, bardzo rozczarowani. Mało tego, no ich warunki pracy się nie poprawiają. Owszem, oni może więcej zarabiają niż jeszcze 5 lat temu, czyli przed protestami słynnymi w 2017 roku, ale jednocześnie polska ochrona zdrowia, warunki pracy w polskiej ochronie zdrowia są coraz gorsze. Więc no to wszystko sprawia, że oni już nie widzą możliwości, jak tylko innej możliwości, jak tylko wyjść na ulicę. Jeżeli minister zdrowia kłamie, że prowadzi z nimi dialog, jeżeli minister zdrowia w tym tygodniu w wywiadzie mówi, że on nie rozumie, dlaczego medycy chcą protestować, bo przecież nigdy jeszcze nie było tak dobrze, no to można tylko załamać ręce, a my pacjenci możemy mieć tylko nadzieję, że rzeczywiście skończy się to protestem 11 września i ewentualnie tygodniowym białym miasteczkiem, a nie takim protestem, do jakiego doszło w październiku 2017 roku, czyli głodówka miesięczna, a potem wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy. Chciałem jeszcze, żebyś powiedziała jedną rzecz, bo znowu cieszy mnie bardzo to, że zabierasz głos i reprezentujesz środowisko lekarskie, znaczy reprezentujesz rację, prezentujesz je rzetelnie i wydaje mi się, że to też tłumaczy sytuację, o której powiedziałaś, łamiąc pewną manierę przemilczania no, nierównego traktowania dziennikarzy. Ostatnio w debacie w TVN24 mówiłaś o rzeczniku, to odbiło się bardzo szerokim echem i chciałem, żebyś też powiedziała naszym resetariankom i resetarianom, naszym słuchaczom, na czym polega problem, bo piszesz teksty, które często stoją w poprzek utartym schematom dyskusji o pewnych problemach, albo no tak to zostawię. Powiedziałaś o tym, że odcinają cię od informacji. Możesz nam powiedzieć, z czym to się wiąże przede wszystkim, jak to wpływa na pracę twoją jako dziennikarki i jak to wygląda, czy cokolwiek się zmieniło od tamtej pory, czy jest gorzej, czy może jest lepiej trochę jednak. Jest konstans, może dlatego, że ja mówiłam o rzeczniku, żeby była jasność. Nie odcinają mnie od informacji, które docierają do wszystkich dziennikarzy i do szerokiej publiczności. Czyli jeżeli ja zadam pytanie, to ja pewnie się doczekam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, czy po dniu, czy po miesiącu, czy po tygodniu. Kiedyś te stosunki z Ministerstwem Zdrowia wyglądały inaczej. Nawet jeśli się nie mogliśmy dodzwonić do rzecznika, to ten rzecznik odpisywał nam SMS-y. Teraz nie mówię tylko o sobie, ale również o innych dziennikarzach mojej gazety. My się po prostu nie możemy doczekać na odpowiedź. Albo w odpowiedzi ten rzecznik pisze nam, i to już mówię od kilku miesiącach, to jest, proszę to zadać to pytanie KPRM-owi. A o czym ja mówiłam? No z jednej strony ja się bardziej w tej
tej wypowiedzi chciałam skupić na tym, że rzecznik chciał mi dobierać osoby, ekspertów, którzy wypowiadają się w moich tekstach. Natomiast rzeczywiście to jest bardziej takie może, że to tak nazwę, insiderskie. W naszej pracy dziennikarskiej często polegamy nie tylko na tym, co sami wydobędziemy naokoło, ale też czasami wiadomo, że dostajemy jakieś informacje z wewnątrz Ministerstwa Zdrowia. Wiadomo, tam się tworzą, czy jakiegokolwiek innego ministerstwa tworzą się ustawy. Natomiast od bardzo długiego czasu i można powiedzieć, że właściwie od nastania ministra Adama Niedzielskiego, te informacje przekazywane są tylko niektórym redakcjom, powiedzmy dwóm albo trzem. I wiadomo, że jest taka niepisana umowa między światem dziennikarskim a światem rządowym, że raczej informacje są dystrybuowane w sposób sprawiedliwy. Tym razem tak nie ma i to, jeżeli pytasz się, jak to wpływa bezpośrednio na mnie, jako na dziennikarza, który pracuje dla jakiegoś tytułu, no to wiadomo, że taki dziennikarz może słyszeć od swoich przełożonych, ja akurat mam to szczęście, że tego nie słyszę, dlaczego oni mają, a my nie. Być może część dziennikarzy będzie miała takich przełożonych, którzy mu powiedzą, słuchaj, jeżeli tamci potrafią wydobyć, a ty nie, to znaczy, że się nie nadajesz na dziennikarza. Tymczasem tutaj nie ma już takich reguł fair tej pracy, w ogóle jakby świata, zasad, jakie panują jakby w społeczeństwie. Dobrze mnie zrozumiesz, Radek, może dopowiedz, o co mi chodzi, ale teraz już nie ma jasnych reguł, reguł fair play. Teraz po prostu możesz być grzecznym dziennikarzem piszącym tak, jak ministerstwo sobie życzy, dokładnie toczka w toczkę i nawet nie przedstawiający zdania drugiej strony, tylko chwalącym i wtedy dostaniesz coś na wyłączność, albo możesz być dziennikarzem obiektywnym i absolutnie jesteś odcięty, ponieważ nie piszesz zgodnie z linią. Też wystarczy, ten dobór ekspertów jest bardzo dobrym przykładem. Tak, to najbardziej chciałam się do tego odnieść właściwie w mojej wypowiedzi w loży prasowej. To jest bardzo ważne, znaczy, i też jakby dlatego mi też zależy i chciałem wszystkim jeszcze na koniec naszego krótkiego dzisiaj spotkania powiedzieć, że właśnie dlatego Reset Obywatelski jest miejscem dla takich osób jak Karolina, dla takich osób jak rozmówcy Karoliny i dla takich osób, które nie idą na kompromisy, tylko są wierne elementarnym zasadom nie tylko naszego zawodu, ale w ogóle elementarnym zasadom. Ja w ogóle, to znaczy może trzeba to powiedzieć głośno, bo dzisiaj wydaje się, że oczywistości są nieoczywiste, więc ja to powiem głośno, tak? Dziennikarze, w ogóle dziennikarstwo nie jest po to, żeby chwalić. Dziennikarstwo to nie jest PR. Dziennikarstwo jest po to, żeby się czepiać. Dziennikarze są po to, żeby patrzeć władzy na ręce, żeby wytykać władzy, że może się zapędziła i powinna działać zgodnie z zasadami. I po to jesteśmy. A jeżeli ja nie, jeżeli mi się odmawia czegokolwiek w związku z tym, że ja wykonuję swoją pracę, to coś jest nie tak w tym państwie całym. Już nie mówię tylko o Ministerstwie Zdrowia. Jeśli chodzi o ekspertów, mieliśmy taką dość nieprzyjemną, nie wiem, czy to był luty, czy styczeń, wymianę zdań, czy marzec z rzecznikiem ministra zdrowia. Postanowiłam z nim porozmawiać delikatnie, chociaż wcale nie miałam ochoty delikatnie rozmawiać. Zapytałam się, co z wywiadem z ministrem zdrowia, o który proszę już od tygodni. Usłyszałam, że po moim ostatnim artykule to minister zdrowia, to ministrowi zdrowia przeszła ochota na rozmawianie ze mną. To jest najlepsza laurka dla ciebie, moim skromnym zdaniem. To na pewno, natomiast ja, Radek i ty wiemy, że było mnóstwo ministrów przed tym ministrem, którym absolutnie przechodziła ochota na jakiekolwiek spotkania z nami, a jednak po pierwsze to byli dorośli ludzie i wiedzieli, że z mediami należy rozmawiać i się nie obrażali, a po drugie no to jakby mnie to średnio interesuje, czy mu przeszła ochota, czy nie przeszła, a błędem podstawowym tego rzecznika było to, że mi śmiał powiedzieć coś takiego, więc ja się pytam, o jaki artykuł chodzi. I żeby było śmieszniej, chodziło absolutnie informacyjny artykuł na temat tego, bo pan rzecznik, pan minister uwielbia robić konferencje, takie co dwa dni nawet, gdzie mówi do narodu, przemawia właściwie i tonem nieznoszącym sprzeciwu, właściwie to są takie kazania, można się tylko zgadzać i pan minister wówczas, a był to środek czy początek trzeciej fali,
chwalił się, że o to wchodzi krajowa sieć kardiologiczna, podczas gdy kardiologię to akurat mieliśmy naprawdę na dobrym poziomie. Mieliśmy mnóstwo fajnych programów, które weszły kardiologiczne tuż przed pandemią, przed nastaniem ministra Niedzielskiego, bo zadbało to między innymi kardiolog Łukasz Szumowski. I teraz o to wychodzi Niedzielski, minister, pan minister Niedzielski w środku trzeciej fali i mówi, że on teraz będzie naprawiał kardiologię, co było trochę no, karkołomne, tak? Więc moi rozmówcy, byli to Jerzy Przystajko z Lewicy oraz Marcin Pakulski, były szef NFZ-u, były prezes NFZ-u, lekarz z doświadczeniem też na stanowisku dyrektorskim w szpitalu, osoba niezwykle doświadczona, świetnie znająca system, która po prostu skrytykowała to posunięcie. Zauważyła, że mamy taki czas, w którym powinniśmy raczej wszystkie siły skupiać na walce z pandemią. I to tak bardzo, ten malutki, króciuśki tekst, który składał się w połowie z tego, co mówił minister na konferencji, a w połowie z opinii ekspertów, tak bardzo najwyraźniej zabolał. Od tego czasu już właściwie te nasze stosunki jakiekolwiek ustały. No, nie, będziemy cię wspierać bardzo konsekwentnie, nie trać nadziei. To jest niedogodność, ale to na pewno to jest bardzo utrudniające. Nie będziemy się tutaj żalić na antenie, bo to nie o to chodzi, ale taka nierówność. Żeby nasi słuchacze zrozumieli, o co chodzi, to naprawdę utrudnia życie, to naprawdę w pewnych sytuacjach może doprowadzić do tego, że dziennikarz straci pracę. Jeżeli nie będzie miał mądrych szefów. Ja akurat mam mądrych szefów, oni rozumieją takie rzeczy. Natomiast no nie zawsze może tak być. Ja obecnie też mam mądrych szefów i cieszę się bardzo, że idziemy drogą, która widać wyraźnie jest taką drabinką i szczebel po szczebelku. Bardzo dziękujemy, Karolino, za twoje występy i trzymamy kciuki. Całe forum absolutnie cię pozdrawia i wspiera. Dziękuję, ja również. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawo. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Drodzy Państwo, przedłużyłem, no bo tak, bo jesteśmy wolni. Jesteśmy wolnym medium, więc możemy czasem przedłużyć. Nie jesteśmy więźniami ramówki. Jak wiecie, czasami nawet dogrywki po programie w medium, które było pomarańczowe i piękne, okazało się być taką zgniłą pomarańczką, robiły furorę wśród was. Ja wam chciałem jeszcze raz bardzo podziękować za to, że jesteście, że jest was tak wielu i że pamiętacie o tym, żeby nas wspierać i już tą jesienią zobaczycie, jak bardzo to wsparcie może się przełożyć i mam nadzieję, że to będzie też dodatkowym argumentem dla wszystkich waszych znajomych, przyjaciół i rodzin, żeby wspierać wolne media, wspierać Reset Obywatelski. A to dzisiaj było Katarzys. Bardzo wam dziękuję za wasze komentarze i udział. Już od września kilka nowinek sam wprowadzę, o czym was poinformuję. Nowymi kanałami śledźcie nasze kanały na social mediach, na Facebooku, na Twitterze, a będzie wiele nowych wiadomości i nowinek. Mówię za siebie jako prowadzący Katarzys, ale też wiem, że i koleżanki, i koledzy będą mieli dla was dużo niespodzianek. Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu. Dzisiaj naszym producentem był, moi drodzy, Michał Mazur, któremu szczególnie dziękuję. Pamiętajcie, że każdy z was może takie podziękowania usłyszeć i może nas mocno wesprzeć, wybierając program, który będzie wspierał i będzie występował jako producent. A wy pamiętajcie, że to, co robimy, robimy dzięki wam, to wy jesteście naszymi pracodawcami i to wy pozwoliliście nam żyć bez cenzury i mówić wam prawdę prosto w oczy. Zabrakło mi już słów ze wzruszenia. Dziękuję, to było Katarzys. Ja się nazywam Radosław Gruca i widzimy się w następny piątek, a polecam też jutrzejsze nasze audycje. Przypominam, że jutro też audycja Estery Dawno, Dawno Czemu, także tydzień zleciał i tak dalej. Wszystko już wiecie, a jeśli wasi znajomi nie wiedzą, to warto już ich poinformować. Dobranoc.
Trzymajcie się, bądźmy razem. Reset Obywatelski.